Światowe marki, concierge, indywidualne projekty biżuterii. W Exclusive Time kupisz, sprzedasz lub wymienisz ekskluzywne zegarki, torebki i biżuterię. Exclusive Time. Tu luksus nabiera znaczenia. www.exclusivetime.pl. Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pazura. O cerę Żurnalisty dba Sunef Med Plus. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Czy będzie drugi sezon Twojego podcastu? Bo ja wiesz, że ja się przygotowywałem to też do innych podcastów, to słuchałem Twojego podcastu. Dziękuję Ci bardzo. Bo masz świetną rozmowę z Hanią Lis. Tak, która mi powiedziała, że co było dla mnie troszkę obraźliwe, że najlepsze rozmowy w życiu było z Tobą. Powiedziała mi, że siedziała tutaj 4 godziny i była tak podekscytowana w ogóle tą rozmową, że czuła się lepiej niż na terapii. I troszkę mi się zrobiło przykro wtedy. Proszę Cię, ale też z Asią Przetakiewicz i to pomimo tego, co gadaliśmy wcześniej, to tak. Ja też uważam, że to była dobra rozmowa. Dziękuję Ci bardzo. Ja uważam, że w tej rozmowie, w tym podcaście dla mnie Węglarczyk był taki, który mnie powalił na kolana, wiesz, że był zupełnie inny niż tak, jak ja go sobie wyobrażałam. I to, że on się tak otworzył na temat tego, na temat swojego dzieciństwa i na temat swojej mamy, bo to jest trudno rozmawiać o tym, że masz złe relacje z mamą lub że ją nie lubisz, to mnie bardzo wzruszyło. To był ten odcinek, na którym ja bardzo pracowałam, żeby się nie rozpłakać. A będzie drugi sezon? Onet mówi, że na razie nie będzie. A ty co mówisz? A ja mówię, że wszyscy mają przychodzić na Psychomama Julię, oglądać moje live'y. Więc to mówię, że na razie będę niezależnie to realizowała i mają wszyscy kupować, czytać moje książki, więc tam są moje własne przemyślenia, a kiedy będę już bardzo znana, to mam nadzieję, że sama sobie zrealizuję drugi, trzeci, czwarty, piąty odcinek. Ja największy mam problem, wiesz czym? Ja kocham rozmawiać z ludźmi, uwielbiam i chciałabym Matcha Talks robić międzynarodowo. Najbardziej marzy mi się o tym, żeby robić z naukowcami. Uwielbiam to. Tylko, że ja nienawidzę kwestii technicznych. I to, co dał mi Onet, to jest to, że nie musiałam nic robić technicznego. I to kochałam w tej współpracy. Ja tylko musiałam przyjść przygotowana, a resztę oni przygotowywali. Tylko. I to jest cudowne, że ja nie musiałam nawet robić montażu, którego najbardziej nie lubię robić, bo dla mnie wszystko jest ważne. I ja nie umiem wycinać. Więc ja bardzo jestem wdzięczna im za to, że ja musiałam tylko być. No dobrze, ale jak przepalasz takie rozmowy? Bo to też mnie zastanawiało. Jeżeli taki Bartek Węglarczyk opowiada ci swoją historię o mamie i sama mówisz, że to jest trudne, żeby się otworzyć, ale też jest trudne, żeby to przyjąć. To ty po takiej rozmowie przychodzisz do domu, jesteś zmęczona? Potrzebujesz to w jakiś stopniu odreagować? Jak to działa na ciebie? Wszystkie, myślę, że kiedy spotyka się z kimś, kto daje ci taki kawałek swojej prawdy, i nie traktuje cię jako pojemnika na swoje emocje, tylko dzieli się z tobą, ja się czuję bardzo naładowana. Dla mnie, ja pamiętam, że jak przygotowałam się do Onetu, ponieważ miałam bardzo mało czasu, to wiadomo, że musimy, ponieważ ja muszę się dostosować do gości, że czasami będzie, mówię, no co będzie, jeżeli wszyscy będą mogli lub chcieli w tym samym dniu, będzie 3-4 odcinki. Ja mówię, dla mnie nie ma problemu, żebyśmy zrobili 8. On mówi, to jest niemożliwe, nie jakby nawet 2 jest trudne, więc 3-4 nie zrobisz. Ja mówię, ja znam siebie. Dla mnie rozmowa jest coś, co mnie ładuje. Dla mnie człowiek jest i poznawanie jego historii ładuje. Więc nie, kiedy on mi opowiedział swoją historię, ja bardzo się wzruszyłam, ale miałam takie poczucie, że żałuję, że to trwa 27 minut, a nie mogliśmy rozmawiać jeszcze 2 godziny, bo chcę wiedzieć więcej. Więc nie, czuję się wtedy, wiesz, że mam skrzydła i mogę latać. Od maja kupujesz prezenty do święta. Mówiłaś, że w sierpniu mniej więcej kończysz kupowanie. To jak ci zostało jeszcze dużo do kupienia? Tak. Naprawdę? Tak, dlatego, że zmieniły się kwestie prezentów, od kiedy przeprowadziliśmy się do Meksyku. I to jest jedna z takich większych zmian, które u nas zaszło, ponieważ
dla Fergusa są bardzo ważne święta. Ja bardzo zawsze nie lubiłam święta. Bardzo. Mm-hmm. I Fergus są takie kwestie, gdzie on się do mnie dostosował. Na przykład ja kocham śniadanie, on je śniadanie. Wreszcie zaczął jeść śniadanie i się dostosował. Został takim samym boganiarzem, jak ja jestem na przykład też. I podobnie z tymi świętami. Nagle przestało mu się chcieć tych świąt i przekonał się do tego, że święta mają być doświadczaniem rzeczy. Więc ja planuję podróże zazwyczaj. Więc jedynie co... Ponieważ teraz budujemy Psychomama Village, czyli kilka domów nad całym oceanem, to ustaliliśmy, że to jest nasz prezent przez najbliższy czas sobie i że każdy z nas ma wymyślić jakieś doświadczenie dla drugiej osoby. W związku z tym po prostu przestałam kupować, więc jedyną osobą, która dostanie fizyczny, namacalny prezent, będzie mój syn. A jemu nie kupuję z bardzo prostego powodu, dlatego że jest czterolatkiem i bardzo szybko na tym etapie mu się zmienia, co on kocha. Więc poczekam, czy to nadal będzie Thomas and Friends, bo Świnka Pepe już dawno jest passé, czyli 3 miesiące temu już absolutnie nie. Więc poczekam i wtedy dopiero go ogarnę. A ludzie w twoim życiu byli dobrymi prezentami od losu dla ciebie? Bardzo, bardzo. Nawet kiedy oni byli złymi ludźmi dla mnie, to myślę, że od nich też bardzo dużo się nauczyłam i uważam, że dużo z tego wyniosłam. A gdybyś miała spojrzeć na ludzi, którzy byli z tobą od początku, czyli zaczynając od twojego domu, jaki to był czas? Jacy to byli ludzie i co od nich wyciągnęłaś? Wiesz, to jest bardzo szerokie pytanie. To jest bardzo trudne, jest mi na niego odpowiedzieć. To jest tak, że od każdego... jest też wyciągnęłam od ludzi, których nie było w moim życiu, na przykład mojego ojca. Mojego biologicznego ojca. Ja byłam bardzo... zawsze taka cierpiąca z powodu tego, że jego nie było w moim życiu i czego nie dostałam. I wielkim odkryciem mojej terapii było to, że sam jego brak i moja taka konwersacja z nim bardzo taka wirtualna właściwie w moich fantazjach również mnie ukształtowało. I to, że ja całe życie byłam przekonana, że on był jakąś taką złą postacią w moim życiu. Że byłam taka niechciana przez niego. I w pewnym momencie zrozumiałam, że nie mogę tak powiedzieć, bo nigdy nie miałam z nim rozmowy. I nigdy, a kiedy się okazało, że mogę już mieć rozmowy, to okazało się, że on nie żyje. I więc nigdy się nie dowiedziałam. I to spowodowało na przykład, że wiele rzeczy związanych z ojcem mnie odpuściło, bo nie wiem, jaka była moja rola, moja funkcja w jego życiu, skoro to nie on mi o tym powiedział, a byłam tylko ładowana informacjami od innych osób, od mojej babci, od mojej mamy, od mojego dziadka, więc nie wiem tego. Więc myślę, że zarówno te osoby, które były w moim życiu, takie, których zabrakło, bardzo mnie ukształtowały. A babcia, mama, dziadek to jakieś środowisko do dorastania? Jacy to ludzie? Moja babcia była osobą, która była bardzo stanowcza i taka miała swoją wizję, czego ona chce i w jaki sposób ona chce. I ona się rozwiodła, kiedy nie miałam 60 lat, bo już postanowiła, że już nie chce być z moim dziadkiem. Ja pamiętam szczerze, że dla mnie to był szok, ponieważ ja bardzo kochałam mojego dziadka. I natomiast oni zawsze walczyli. Ja nie pamiętam ich nigdy tak razem i moja babcia bardzo mnie kochała. Myślę, że bardzo mnie, to była taka miłość, w której było dużo żałowania. Ona mnie też żałowała, że jestem, że tylko mama mnie wychowuje, że nie mam ojca, że jestem właśnie z takiej że jestem taka samotna w tym. Więc zawsze mnie przyjmowała na 3 miesiące, mieszkałam 3 miesiące w Uzbekistanie. I bardzo to pięknie wspominam. Mieliśmy piękny, według mnie piękny dom przy ryżowych polach i przy polach... Ja się teraz nie pamiętam, czy to było ryżowe pole, czy pola chłopka, jak to się nazywa po polsku. Cotton. Jak nie podpowiem ci. Cotton. Jak to jest po polsku? Bawełny. A, okej. Okay. Tego słowa mi zabrakło. Pola bawełny. I ja bardzo lubiłam to. Lubiłam to, że przychodziłam przez te pola na przystanek autobusowy, żeby pojechać do Taszkentu. Ja lubiłam to, że cały dzień spędzałyśmy same z moją kuzynką, że łaziłam po drzewach, żeby zerwać owoce. Ja miałam, jakby to był dla mnie taki mój piękny czas. Więc ona bardzo mnie kochała, bardzo mnie żałowała, ale była taka też bardzo stanowcza, zdecydowana osobą, która uważała, że ona wszystko w życiu potrafi, ona wszystko w życiu osiągnie, więc to nigdy się nie identyfikowałam z takim ruchem, który umieszcza kobietę w roli ofiary. Lub to może nam się zgorzej.
rozmawiając z tobą chwilę przed, wiem, że babcia jednak dość mocno wtarła ci się w skórę. Tak. A jak dziadek i jak mama? Bo zapytałem o całą trójkę, to zaczęłaś od babci. Tak, bo ona jest naj... Tak, zaczęłam od babci, dlatego że mój dziadek bardzo szybko się wycofał z naszej relacji, dlatego że to był... Dziadek na przykład zawoził mnie na różne obozy w górach w Uzbekistanie. Ja to bardzo kochałam, ale babcia moja zabierała mnie kilka dni przed, co dla mnie było bardzo frustrujące, bo wtedy akurat nie miałam tańczyć, dostawać za coś nagrody i ja w ogóle nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego ona tak chce zrobić, ale to jest właśnie, pokazała mi też, że jak masz takie relacje, to później ktoś inny na tym cierpi, ponieważ oni nie mogli się dogadać i ona chciała pokazywać to na złość, to mnie zabierało, więc i dziadek, kiedy oni się rozwiedli, kiedy i moja kuzynka została, była zawsze w Uzbekistanie, to ja nagle byłam tą gorszą, nie bardziej niepotrzebną wnuczką. Więc ja bardzo szybko poczułam, że jestem ta niepotrzebna. Więc do mnie już się nie pisało, ze mną się już nie rozmawiało, mi się nie dawało prezentów. Więc dziadek zniknął po prostu i skupił się tylko na tej, na Alesie, mojej siostrze, mojej kuzynce. Natomiast z mamą mam bardzo trudne relacje, stąd nie zaczęłam od mojej mamy. Mama mnie bardzo kochała, kiedy byłam mała i na pewno było bardzo trudno i zrobiła wszystko, żeby mi było dobrze. Natomiast teraz mam z nią właściwie żadne relacje. Więc to jest na tyle trudne, że trudno mi o tym nawet rozmawiać. Ale to jest bardzo złożone, no bo rozmawialiśmy też o tych rzeczach i o ludziach, że nie zawsze trzeba uczyć się od tych ludzi, których się kocha. Tak. A czasami największą nauką i lekcją i miłością tak w rzeczywistości jest wpuszczenie tego kogoś, kogo często nie chcemy, albo nawet odwracamy wzrok, udając, że nie widzimy, to jak bardzo trzeba wejść na terytorium strzeżone przez ciebie, żeby zostać, bo uważam, że to jest pewnego rodzaju atak. Brak kontaktu i ignorowanie to jest pewnego rodzaju atak. To jak głęboko trzeba wejść za ogrodzenie, żeby sobie tak nagrabić u ciebie? Myślę, że w mojej sytuacji nie czuję, że to jest atak, ale to jest bronienie swoich granic. I czasami jest tak, że żeby zachować godność, musisz być od kogoś daleko. I to jest bardzo bolesne, dlatego że dzieci są skonstruowane tak, że kochają swoich rodziców tak by default, czyli z urodzenia są biologicznie tak skonstruowane, dlatego kochamy nawet toksycznych rodziców. I to nie jest tak, że mi nie brakuje mojej mamy, ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że bardziej mi brakuje pewnej postaci mojej mamy. I moja mama jest absolutnie wspaniałą osobą, tylko że nie umiem ja z nią stworzyć odpowiedniej relacji, dlatego że dla mnie najważniejsze jest zawsze bycie w mojej prawdzie, co oznacza respektowanie moich granic. I jeżeli ktoś nie respektuje moich granic, to ja nie mogę być tą osobą. A co znaczy twoja prawda w twoim mniemaniu o samej sobie? Wiesz, to moja prawda zawsze jest, każda nasza prawda jest bardzo zależy od kontekstu, w którym jesteśmy. W naszej relacji moja prawda będzie zupełnie inna niż relacja z moim partnerem. U nas jest ważne, na przykład w relacji między nami, jest to, że rozmawiamy sobie bardzo uczciwie, że ja nie mam lęku, że ty mi zadasz takie pytanie, przy którym ja bym wypadła nim bardzo niekorzystnie, a ty masz do mnie zaufanie, że ja ci nie będę kłamała po to, żebym wypadał zbyt korzystnie. I to jest nasza prawda. Natomiast w przypadku mojej mamy, moja prawda jest taka, że ja jestem osobą, która jest już dorosłą i ja bardzo chcę decydować o tym, kiedy ja czegoś chcę, kiedy ja czegoś nie chcę i w jaki sposób to chcę. I na przykład to, że ja nie chcę cały czas czuć się winna i nie chcę, żeby cały czas ktoś mi mówił, w jaki sposób mam z kimś budować relacje, czyli że ile razy mam dzwonić, w jaki sposób mam dzwonić, o czym mam mówić, o czym mam nie mówić i tak dalej. I moja mama ma pewną wizję, co oznacza dobra córka. I ja nie jestem tą dobrą córką. Więc ja nie chcę cały czas słuchać o tym, że jestem złą córką, więc stąd wycofuję się z tego. Więc dla mnie to nie jest atak, to jest raczej obrona siebie. Bo ja nie umiem inaczej. W sensie, co ja jeszcze innego jeszcze mam zrobić? Czyli jeżeli moja mama jak pisze do mnie wiadomość, oczekuje, że ja odpowiem jej natychmiast. A ja z różnych powodów nie mogę odpowiedzieć natychmiast. Więc ona się na mnie złości i zaczyna mnie atakować. I ten atak na przykład polega na tym, że ona napisze do jakiejś mojej koleżanki.
Okej, okay, dobrze. I dla mnie to nie jest okej. Okay. To jest przekraczanie mojej granicy. Moja granica jest taka, że my się komunikujemy, ale nigdy nie robimy tak, że nie wiem, obcej osobie mówimy coś na mój temat, żeby na mnie wpłynąć. To dla mnie nie jest okej. Okay. Mm-hmm. A ty widzisz w sobie dużo cech twojej mamy? A może jeszcze nawet takich, których nie lubisz w swojej mamie? Tak. Ja myślę, że jednak, wiesz, jestem córką mojej mamy. Mm-hmm. Moja mama jest bardzo emocjonalna. Ja też jestem bardzo emocjonalna. Tylko różnimy się tym, że mój kontener na emocje jest większy niż jej. Mm-hmm. Ale tak samo pewnie emocjonalnie reagujemy na różne rzeczy, tylko ja umiem sobie powiedzieć najważniejszą moją właściwie mantrę, czyli zostaw swój gniew do jutra. Poczekaj. Mm-hmm. Jeżeli bardzo się czymś się denerwuję, to ja już umiem to skontrolować. To też tego ciekawy, kiedy się tego nauczyłaś, bo to jest cecha bardzo dojrzałych ludzi, którzy po prostu potrafią zrozumieć, że to jest w tej chwili najważniejsze, ale za 3 godziny bądź jutro to może być kompletnie nieistotne. Mm-hmm. Kiedyś ktoś mi pokazał takie ćwiczenie, że mam zachować się, co bym zrobił teraz, co bym zrobił za 3 godziny, po 6 godzinach, schować to na następny dzień i spojrzeć na tą kartkę i to jest kartka wstydu. Tak. To kiedy ty się nauczyłaś tego, żeby zostawić to na jutro? Wiesz co, najciekawsze w tej opowieści jest to, że ja o tym nawet piszę w mojej Matcha Talks 2, że ja zdałam sobie sprawę, że tą mantrę zostaw swój gniew na jutro ja znam z 1001 bajek z książek, które mi czytał dziadek. I ja je do tej pory mam nawet te książki. I to jest niesamowite, że ze wszystkich bajek, które są w 1001 nocy, ja zapamiętałam tą jedną, której główna myśl była zostaw swój gniew na jutro. Ja myślę, że to jest bardzo rezonowało ze mną, że ja byłam zawsze impulsywna. Więc ja niestety musiałam tego bardzo długo się uczyć i u mnie to była kwestia terapii. Terapii, która zarówno była z terapeutą, jak i wszystkie moje buddyjskie spotkania. Kiedy zrozumiałam, że kiedy ja poczułam właściwie, bo racjonalnie to każdy to rozumie, że nasze emocje są pewną, nie wiem, taką wąską energii i to jest, a za chwilę tego nie ma. Więc, że nie mogę się, ja nie jestem moją emocją, tak, ja nie jestem moją myślą, więc muszę to zostawić. I wydaje mi się, że w trakcie powoli to przychodziło, czyli kontener się zmieniał bardzo powoli. Nie stałam się od razu taka, że mogę to zostawić i nadal czasami mi to kosztuje. Czyli na przykład jak bardzo jestem pogniewana, bardzo, ja piszę tego maila, ale go nie wysyłam. No dobrze, ale kiedy pierwszy raz byłaś na terapii, to jest jeden. I czy dwa, czy gniew nie burzył ci trochę konstrukcji życia? Że przez to mogły się rozpadać relacje ze znajomymi, mogłaś tracić rzeczy związane na studiach, w pracy. No bo gniew jest emocją, która jest nie do okiełznania. To jest jakbyś spuściła trochę takiego byka i każdy byłby ubrany na czerwono. No bo to nie jest tak, że jesteś zła tylko zazwyczaj na tę historię, która się obecnie dzieje, tylko wkurza cię już wszystko dookoła. Ja chyba i takiego gniewu nie miałam. Ja mam inny rodzaj gniew. Mam gniew bardzo... mam pasywno-agresywny gniew. On jest takim... Czyli ja zaczynam wtedy być mistrzynią wprowadzania kogoś w poczucie winy. Więc tu u mnie gniew jest taki, że ja robiłem siebie ofiarę. Ja mówię, no i przez ciebie ja się tak czuję i że całe takie moje życie jest takie beznadziejne, bo ty zrobiłeś tak i tak, więc i to było, i kiedy zdałam sobie sprawę, że zaczynam grać w tą grę, że wchodzę w rolę ofiary, robiąc kogoś katem i pamiętam na terapii, ja pamiętam chyba dokładnie moment, kiedy zaczęło to się zmienić. To jest dobre pytanie, nie pomyślałam o tym w taki sposób, ale... kiedy ja poszłam na pierwszą moją terapię, miałam terapię na studiach, terapię strategiczną, bo myśleliśmy, też przychodzi terapia, więc mam terapię strategiczną, ale później miałam terapię par z moim narzeczonym, z którym byłam, nie wiem, 2 lata. Już chcieliśmy się rozstawać, on był taki, że on nie chciał, on uważał, że nic się złego nie dzieje w związku. Później on coś przeskrobał. I jednym z warunkiem tego, żebyśmy dalej próbowali być, jest to, że poszliśmy na terapię. Poszliśmy to na terapię par. I ja byłam przekonana, że ja jestem świętą w tym związku. Naprawdę byłam przekonana, że po prostu no tylko się modlić na mnie. Że to on jest tam, wiesz, że on jest taki okropny, że on wszystko on robi źle. I że to jest oczywiste, że ta terapeutka w ogóle pokaże mu wreszcie, jak bardzo on jest niedobry, że on mnie tak nie docenia. W ogóle tak się nie stało. I w pewnym momencie, kiedy ona mi powiedziała, że
ale pani Julio, pani, nie uważa pani, że to jest bardzo męczące być dla kogoś, kto cały czas czuje się winny? A pani cały czas w tym gniewie pokazuje, że on jest zły, że on jest niedobry, że przez niego pani się źle czuje, jest zdenerwowany, pani płacze i to jest dla kogoś ciężkie. Ja pamiętam ten, to było dla mnie naprawdę takie oświecenie, pomyślałam sobie, no ja jestem katem w tym związku, ja nie jestem ofiarą, to ja go kotuję, ja go kastruję po prostu tym, że cały czas powoduje, że on się źle czuje, żeby uzyskać jakieś moje swoje rzeczy. Więc mój gniew był taki obrzydliwie niedobry. I ale dlatego... bardzo inteligentnej czy osoby. No bo to było tak, że wrzucałaś ten gniew do mielonki. Tak. Bo on nie wyglądał dokładnie tak samo jak ten przed tym, który został wrzucony do tej mielonki i po prostu wychodziło coś z niego zupełnie innego i ktoś mógł się nim zajadać, nie wiedząc, że to trutka. Tak. I to było bardzo brzydkie. I kiedy zrozumiałam, że ja ciągle grałam w grę ofiara kat, to jest, zaczęła się moja nauka, że ja nie chcę tak być. Ja nie chcę być ani ofiarą, ani katem. Że chcę, żeby to było uczciwe. Chcę, żeby ktoś mnie lubił, bo mnie lubię. Żeby ktoś się chciał zmienić w relacji, dlatego że widzi, że ta zmiana będzie dobra dla naszej relacji, a nie dlatego, że się czuję winny. Dobrze, a zaczynałaś wierzyć w te słowa, które sama narzucałaś, jeżeli chodzi o narrację, że to on był katem? Tak. Bo to jest najbardziej niebezpieczne chyba w tej całej sytuacji. Tak. No bo wtedy, wiesz, im dłużej to powtarzasz, tym bardziej w to wierzysz, tak. I ja, bo ja lubię, bo wiesz co, najtrudniejsze w wyjściu z ofiary jest to, że masz korzyści. Jest coś, co psychologicznie się nazywa korzyścią z choroby. I ja miałam korzyść, bo wiesz, bo jest wygodnie być ofiarą. Wtedy wszyscy cię żałują. I wtedy masz takie poczucie, że wiesz, dostajesz pewne głaski i że jesteś taki... Że jesteś taki biedny i że to ktoś jest taki, kto jest... I że ty nic nie musisz robić, że to nie jest twoja wina. I to są pewne korzyści, więc kiedy rezygnujesz z bycia ofiarą, to znaczy, że rezygnujesz z tych korzyści i bierzesz odpowiedzialność za siebie. Mówisz, okej, ja jestem też za to odpowiedzialna i gdzie jest moja część, gdzie ja muszę naprawić. I wtedy musisz też coś zrobić. I to jest w tym trudne. No ale to jest duża zmiana w życiu. Tak. Nie masz tak, że... No bo to na pewno nie było tak, że pani terapeutka ci to powiedziała i od razu to zrzuciłaś, tylko to był pewnego rodzaju pewnie droga, gdzie zrzucałaś elementy ubioru, żeby poczuć się trochę naga. Jak zachodzi taki proces w tak złożonej osobie jak ty? Ja myślę, że musisz przejść bardzo dużo dram. Tak u mnie, bo jestem wolnym uczniem. Niestety. To jakie dramy się przeżyło wtedy? Wiesz co, największym chyba dla mnie było, ja mieszkałam przez jakiś czas na Rapanui. Rapanui to jest wyspa wielkanocna. I stamtąd miałam narzeczonego. Ja byłam bardzo zakochana. Bardzo. I my się rozstaliśmy bardzo gwałtownie. W tym sensie, że niespodziewanie dla mnie. I to było dla mnie tak bolesne, że myślę, że gdyby był taki przycisk, który możesz sobie wyłączyć, żeby przestać oddychać, to bym go wtedy włączyła. Ponieważ było to tak bardzo bolesne, że nie wiedziałam, jak w ogóle przetrwać to rozstanie. Ponieważ jeżeli, kiedy wiesz, dlaczego się rozstaliście, lub jeżeli to jakby przez jakiś czas się dzieje, to możesz to sobie wytłumaczyć. Kiedy dzieje się to nagle i nie wiesz tak naprawdę, co się stało, bo to jest oczywiste, że to ja zostałam rzucona wtedy, to zostałam z tym, z takim polskim, z takim rozbitym karytem, takim, z takim po prostu, moje serce było roztrzaskane, zgniecione, a ja nie wiedziałam, co się stało. I to był taki moment, z którego ja musiałam się jakby podnieść i wtedy zaczęły się te zmiany takie bardzo przyspieszone, jeżeli chodzi o moje relacje. A jeżeli chodzi o mnie jako osobę, no to największą taką dramą dla mnie życiową był mój wypadek spadochronowy. I po tym wypadku ja bardzo weszłam w buddyzm i myślę, że gdyby nie buddyzm, ja nie wiem, czy... gdyby terapia nie miała wtedy tak dużego na mnie wpływu jak buddyzm. I ten buddyzm zapoczątkował bardzo dużo przemian, ponieważ ja zaczęłam być niezwykle samoświadoma, czyli wszystko, co robiłam i nie, to była moja decyzja, że nie będę więcej okłamywała też siebie, jeżeli coś się dzieje, w sensie, że będę w absolutnej prawdzie.
że muszę być zawsze naga, żeby to przeżyć, żeby to poczuć. Później było to moje rozstanie, które no, ja już się wydawała, że jestem już taka, no może nie oświecona, ale już tak już bardzo blisko. I nagle było to rozstanie, które mnie tak przeczołgało. I od tej pory, myślę, że długo się podnosiłam, jakieś 3 lata. I kiedy byłam na terapii takiej on and off po tym czasie, to ja miałam takie postanowienie, że ja więcej nie chcę być mistrzem w nieudanych związkach. I że więcej nie. I wtedy ja jeszcze bardziej uderzyłam w medytację, w buddyzm. I taką kolejną przemianą dla mnie była vipassana. Vipassana to jest 10 dni, kiedy bardzo mało jesz, bardzo mało śpisz i nie wolno ci czytać, nie wolno ci pisać, ale... Też chyba mówić tam jest. Nie wolno ci mówić, ale co gorsze, nie wolno ci patrzeć i dotykać. I to jakby ja spodziewałam się, że ja naprawdę obstawiałam, że najgorzej dla mnie będzie ze wstawaniem. I jakby ktoś mi powiedział, z czego się boisz, żeby pasy, nie widziałam, że trzeba tam o 4 rano wstawać i że mało będzie jedzenie, bo uwielbiam jeść. A nagle się okazało, że bardzo szybko się przyzwyczajesz do braku jedzenia. Że kiedy go nie ma, to po prostu go nie ma i nie jest to w ogóle problem. Że sen też nie jest problemem, bo wchodzisz w pewien rytm. Ale pamiętam, że po vipassanie miałam takie poczucie, że taki miałam głód tego, żeby ktoś cię po prostu dotknął. Bo wiesz, Dawid, jak myślisz o tym, o swoim życiu, to na co dzień nie masz takiej sytuacji, kiedy za długo ktoś cię nie dotyka. No, że ktoś ci, masz swojego psa, masz, nie wiem, masz nawet osobę na przystanku, która gdzieś ci szturchnie, ale ja nie miałam w swoim życiu takiego czasu, że przez 10 dni żadna ludzka i nieludzka osoba cię nigdy nie dotknęła. I ja nigdy nie spodziewałam się, że to jest jakieś takie w ogóle będzie dla mnie poruszające. Ale cała vipassana, ponieważ jest ocięta od różnych zmysłów i ja miałam bardzo, i tam medytujesz non-stop, to ja miałam bardzo dużo takich, pewnie się dużo wizji takich swoich wspomnień. I ja pomyślałam, jak ja bardzo dużo kłamałam w moim życiu. Ale nie komuś, a bardziej, znaczy komuś pewnie też, ale sobie w pewnych rzeczach, żeby komuś nie sprawić przykrości na przykład. Bo chciałam być bardzo miła, chciałam być lubiana. Ale też może sobie, żeby było ci lżej. Myślę, że częściej jednak dla kogoś, bo powody kłamania są różne. U mnie główny powód był taki, że miałam obsesję na punkcie tego, żeby komuś nie sprawić przykrości. Na przykład zdałam sobie sprawę, że bardzo często śmiałam się z nieśmiesznych żartów moich partnerów. Światowe marki, concierge, indywidualne projekty biżuterii. W Exclusive Time kupisz, sprzedasz lub wymienisz ekskluzywne zegarki, torebki i biżuterię. Exclusive Time, tu luksus nabiera znaczenia. www.exclusivetime.pl. Żeby im powiedziałam, że u mężczyzny najbardziej wrażliwą częścią jego ciała jest jego ego. Więc w związku z tym jego poczucie humoru dla nich też jest bardzo, ma duże znaczenie, więc i ja wiedziałam o tym, więc wzmacniałam to ich ego, śmiejąc się z czegoś rzeczy, które w ogóle mnie nie śmieszyły. Mnóstwo takich rzeczy przyszło mi wtedy do głowy, kiedy takie rzeczy robiłam. I w vipassanie miałam taką mocną, podjęłam decyzję, że nie będę nigdy więcej tak robić. Nawet uważała to, że to nie jest nawet kłamstwo. W mojej głowie to było takie udawanie, że absolutnie odmawiam robienia tego, bo im bardziej to robiłam, tym bardziej siebie kastrowałam. I wtedy w vipassanie poczułam taką, może to zabrzmi absurdalnie, ale taką żałowanie siebie właśnie za to, że tak bardzo siebie podcinałam, obcinałam, tak naprawdę... No, strzygłaś do kogoś rozmiarów. Z tego, ja robiłam wręcz taką... No, aborcję siebie w imię kogoś, żeby ktoś przy mnie się czuł wspaniały i bo dzięki, to był mój sposób na utrzymanie relacji też. Jeżeli ktoś przy mnie się czuje wow, no to on będzie chciał ze mną być, więc ja wchodziłam w to, więc i vipassana było taka, że powiedziałam, że nigdy więcej tego nie zrobię i nigdy więcej tak nie zrobiłam, czyli nigdy więcej na przykład nie zaśmiałam się żartu, który mnie nie śmieszy. Nawet kiedy to nie, bo mój klient wypadałoby. Generalnie jestem osobą, którą trudno rozśmieszyć i bardzo ludzie to często mówią, no nie wiem, że to śmieszne, bo no mi to nie śmieszy. I musiałam zacząć też tak mówić, tak, że
Może to śmieszne, akurat ja nie mam poczucia humoru, więc dlatego mnie to nie śmieszy. I tak się z tego wycofałam. A myślałaś kiedyś o tym, że możesz być dużo bardziej podobna do swojej mamy, niż myślisz, tylko że ty jesteś dużo dalej emocjonalnie, terapeutycznie i energicznie już w zupełnie innym miejscu niż ona? Że ty jesteś bardzo podobna do niej, ale jesteś rozwinięta w przestrzeniach, których ona nawet nie dotknęła? Ja w ogóle nie myślę o tym w takich kategoriach, wiesz? Ja nigdy nie porównywałam się do mojej mamy. Miałam pytanie od mojej terapeuty kiedyś, czym jesteśmy podobne, czyli właśnie, bo mam na pewno dużą część swojej mamy. Mama jest bardzo, jest dobrą osobą. To, że czasami... No, czyli coś was łączy. Na pewno nas bardzo dużo łączy. Tylko, że no wiesz co, na pewno masz dużo wokół siebie kobiet, które są wspaniałe. To nie znaczy, że każda będzie twoją partnerką. I tylko dlatego, że ktoś jest wspaniały, nie oznacza, że możemy z nim być lub możemy z nim budować relacje. Więc ja nie uważam, że moja mama jest kimś złym i uważam, że my nie możemy zbudować relacji z powodu tego, że nie udaje nam się dogadać. Bo nawiązałem do tego już w odniesieniu do o tym gniewie chociażby, bo to taki najprostszy przykład, tak, który gdzieś tam był do przywołania od razu. I zobacz, ty w tej sytuacji właśnie pomyślałabyś sobie, zachowam swoją regułę do jutra i nic by się nie wydarzyło. Tak. I tutaj po prostu gdzieś ta zbieżność tego, że gdyby stosować twoje rady i twoje patrzenie na świat, które nie jest inwazyjne, no bo to nie jest inwazyjna rada, to jest rada dla każdego, niezależnie jaką ma religię, w co wierzy i tak dalej. I tutaj po prostu widzę dużo podobieństwa. Ty zawsze potrafiłaś dbać o relacje, już poza tymi damsko-męskimi, a po prostu jeżeli chodzi o przyjaciół. Ja myślę, że nie jestem taka najlepsza w dbaniu o relacje, dlatego że ja nie umiem się rozpraszać. Więc ja nie umiem dbać o wiele relacji. Więc ja myślę, że nie zawsze jestem dobrym przyjacielem. Ja mam osoby, które bardzo kocham i bardzo jakby, i wiele dla nich zrobię, kiedy oni czegoś potrzebują, ale myślę, że na co dzień mogę ich zaniedbywać, ponieważ nie umiem robić kilka rzeczy naraz. Ja nie jestem multitasking niestety, więc ponieważ dla mnie teraz moja relacja z moim partnerem jest taka ważna i z moim dzieckiem, to ja myślę, że czasami mi nie starczy przestrzeni na inne relacje i myślę, że to jest coś, co powinnam, chcę poprawić. A uważasz, że właśnie to jest bardzo ciekawe, bo też kiedyś oglądałem sobie o tym chyba jakiś film dokumentalny albo jakiś wywiad, nie pamiętam już dokładnie co to było, ale o tym, że jeżeli dwójka ludzi ma problemy, to są problemy między tą dwójką ludzi, żeby te problemy nigdy nie wychodziły poza przestrzeń tych dwóch ludzi. Co ty o tym uważasz? Wiesz co, ja generalnie uważam, że ja bym chciała, żeby ludzie zachowali więcej prywatności, jeżeli chodzi o swoje relacje z innymi ludźmi, że powinien mówić to w perspektywie ja. Dlatego wywiad Kasi Warko, o którym rozmawialiśmy, się bardzo podobał, bo ja uważałam, że ona mówiła to z perspektywy ja. I to był wywiad taki, który nie mówił o problemach w relacji, ale mówił o niej. I ja to bardzo szanuję, bo uważam, że nie podoba mi się to, że my teraz posługujemy się zasięgami po to, żeby kogoś katować i mścić się na kimś, jakby wywlekając różne rzeczy z naszych relacji. To uważam, że powinno być prywatne. Ale chodzi mi już nawet w takim odniesieniu, że załóżmy, że jesteśmy w związku. Tak. Nie ma tu włączonych mikrofonów. Tak. Mamy problem. No. I nie potrafimy go rozwiązać między sobą. Tak. Czy ja ten problem powinienem wynosić do swoich kumpli, a ty do swoich koleżanek? Czy powinniśmy jednak mimo wszystko załatwić to tutaj, kiedy siedzimy przy stole? Wiesz co, ja uważam, że w zależności od problemu jest tak, że dobrze było, żebyś, jeżeli masz potrzebę o tym porozmawiać, jest to osoba zaufana, z którą możesz porozmawiać, to bym cię zawsze zachęcała, żebyś z tym porozmawiał. Bo jest taki właśnie tajnik niby tego, że bo to tak, związek to jest bardzo duża inwestycja w życiu. Bardzo. To jest dużo większa inwestycja. To jest najważniejsza rzecz, którą najważniejsza decyzja, którą podejmę w życiu, to jest wybór partnera na stałe. I tak samo przyjaciela. Ja uważam, że jeżeli masz przyjaciół, którzy mają fajny związek, rozumieją duży fragment świata i są jakimś oparciem dla ciebie mentalnym i widzisz w nich rzeczy, które są godne do naśladowania, a nie są tylko ludźmi, którym możesz wyjść i napić się alkoholu i wrócić do domu i na drugi dzień mieć kaca, to jest dobre lustro. To nasi prawda. Przyjaciele są naszym świetnym lustrem. To i to takim lustrem, że naprawdę widzimy, czy nam się chce ćwiczyć, bo przyjaciele są pewnego rodzaju próbą, czy kompletnie nie mamy na to ochoty i wychodzi nam tylko o to, żebyśmy poszli z kimś, pogadali na jakieś lekkie tematy i wrócili do domu, bo to jest na zasadzie trochę wyżygaliśmy się z tego, co się dzieje u nas.
ale tam już nie ma informacji zwrotnej. Tam po prostu chodzi to w jedną stronę. I zastanawiało mnie, czy twoim zdaniem przyjaźnie, tak samo jak i związki, mają termin ważności. Czy wierzysz w przyjaźnie do końca życia, czy wierzysz w miłości do końca życia, czy jednak tak naprawdę, zupełnie poważnie, jeżeli twoja babcia bierze rozwód, mając 60 lat, to znaczy, że każda miłość i przyjaźń może się skończyć? Ja myślę, że każda miłość i przyjaźń może się skończyć, ale też myślę, że pewne rzeczy są decyzją. Mhm. I na przykład z Fergusem podjęliśmy decyzję, że będziemy razem do końca życia. To jest decyzja. To nie jest tylko miłość, to nie jest tylko hormony, to jest też decyzja. Podjęliśmy decyzję, że niezależnie od tego, jakie będziemy mieli problemy, zrobimy wszystko, żeby te problemy rozwiązać. I że żadne z nas nie będzie uciekało, żadne z nas nie będzie szukało łatwego rozwiązania, bo wiesz, no czasami jest łatwiej znaleźć nowszy model i z kimś, kim jest ekscytujący i nie ma problemów, ale dużo trudniej jest zostać i te problemy rozwiązywać. Mhm. Więc ponieważ mieliśmy bardzo trudny początek, to nasza decyzja była taka, że nie pozwolimy, żeby cokolwiek się wydarzyło w tym związku. Co by się nie stało, będziemy pracować. Nie znaczy to oczywiście, że nagle no może się coś stać i nie wiem, Fergus mnie zostawi. Jakby nie ma nigdy na to gwarancji. Lub z mojej strony on mówi to samo. Ale myślę, że kiedy podchodzisz do tego w taki sposób, że to nie jest tylko miłość i emocje, ale to jest też decyzja i praca, to jest to większa szansa, że coś się uda. I jednak w przyjaźni jest trudniej podjąć taką decyzję, bo mniej cię mimo wszystko wiąże. Tylko pytanie jest takie, czy czasami nie wymagamy za dużo od przyjaciół. Masz rację. Czy przyjaciel tak nie jest po prostu kimś takim uzupełniającym naszym życie, a nie definiującym, że to, co powiedziałem, można mieć świetnych przyjaciół, tak, ale czasami możesz mieć z kimś kontakt raz w miesiącu. To nic strasznego. Tak, ja też nie uważam, że to jest jakby moja najlepsza przyjaciółka jest z Francji. My mamy głównie kontakt WhatsAppowy. Czasami widzimy się raz na dwa roku i to jest okej. Okay. Czasami rozmawiamy z sobą i nadal uważam, że jesteśmy przyjaciółkami, że łączy nas coś. Ja uważam, że powinniśmy łączyć się wartościami, że to, co likwiduje moją jakby miłość w przyjaźni, to, co w ogóle niszczy miłość dla mnie, to jest naruszenie pewnych podstawowych wartości. Dla mnie na przykład kwestia lojalności jest numer jeden. Jeżeli ktoś był nielojalny i w jakiejś sytuacji, kiedy należało się opowiedzieć po czyjejś stronie, on się nie opowiedział po mojej stronie, dla mnie zazwyczaj to oznacza koniec. A uważasz, że można mieć, uważasz, że można mieć przyjaciół na przykład o innych poglądach? No jasne. Tak, bo można. Bo ja sobie chciałbym zobaczyć twojego przyjaciela, który głosuje na Konfederację. No to byłoby trudne rzeczywiście. Ale na przykład mam przyjaciółkę, która jest przeciwko szczepieniom. Mhm. Jakby, albo mało tego, ona jest bardzo, te wszystkie magie i astrologie i tak dalej, coś, co jest w ogóle nie moje. I natomiast no rzeczywiście, no, nie, no tak, no byłabym, nie wyobrażam sobie tak, kogoś, kto miałby aż tak radykalne poglądy. No, z Mają Staśką też bym nigdy nie została przyjaciółkami. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie ona jest przykładem biednego umysłu. To jest osoba, która żyje na tym, że komuś się ktoś się poślizgnie, komuś się nie powodzi lub komuś się powodzi za dużo i ona na tym zbuduje jakąś aferę. Więc to jest jakby jej sposób działania, jej sposób myślenia, jej sposób analizowania ludzi. To, jak ona widzi ludzi, jest tak bardzo nie mój, że byłabym absolutnie, jakby nie wyobrażam sobie, żebyśmy znaleźli wspólną płaszczyznę. To, co nas ma łączyć, to pewna, nie wiem, jeżeli ktoś nie lubi ludzi, ale dla mnie ona właśnie nie lubi ludzi, jeżeli tak o niektórych mówi, to ja nie umiałabym z nim się przyjaźnić. Dla mnie to jest ważne. Mnie ciekawi na przykład takie odniesienie do tego, że miejsca, w których krytykuje się ludzi, nigdy innych ludzi nie chwalą. Że przecież tam też byłaby przestrzeń do tego, żeby powiedzieć, ten zrobił świetnie. I nawet jeżeli to ma dużo mniejsze zasięgi, to nadal bardzo fajnie jest o tym poinformować. Nie śledzę profilu Mai Staśko, więc nie mam pojęcia, czy ona takie rzeczy robi, ale wątpię, żeby pisała o tym, że ktoś zachował się w taki sposób, że bardzo warto na to zwrócić uwagę ze względu na to, że mam duże zasięgi i chciałabym po prostu pokazać, że ten człowiek jest świetnym człowiekiem.
I to mnie na pewno zastanawia, dlaczego tak się nie dzieje. Ale to jest właśnie różnica, czy działasz z poziomu bogatego, czy biednego umysłu. Biedny umysł zawsze działa z poziomu lęku, zazdrości, zawiści, zobaczenie, coś ono wyszukuje, ma magnes na wyszukiwanie czegoś, co jest źle, co jest nie tak. I nawet jak coś jest tak, to ona znajdzie w nim jakąś dziurę w całym i zobaczy, że to jest coś złego. Natomiast bogaty umysł raczej widzi coś z poziomu takiego swojej obfitości, że na pewno ktoś miał dobre intencje, może gdzieś się pomylił, może gdzieś się pośliznął, ale na pewno zobaczy w tym coś dobrego. I dlatego są osoby, które we wszystkim dokopują się tylko coś złego. I to jest kompletnie nie moja bajka. I z takimi osobami było mi bardzo trudno. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. No to tym bardziej mnie zastanawia też twój związek, bo powiedziałaś, że wasz związek jest oparty na rozmowie. Mhm. O czym najtrudniej wam się rozmawia? O terminach. Fergus jest osobą, która jest typowym artystą. Mhm. Ja z kolei mam ADHD, mam bardzo duży problem z organizacją czasu, więc jak już go zorganizuję, to źle reaguję, kiedy ten harmonogram nie jest dotrzymywany. Mm-hmm. Plus jestem typem żołnierza. W sensie dla mnie, kiedyś robiłem wywiad z Możdżerem, jak zapytałam go, co jest twoją inspiracją, powiedział, harmonogram jest moją inspiracją. I dla mnie trochę jest tak, że ja czuję ciśnienie, kiedy mam harmonogram i coś muszę, to ja uważam, że nie wiem, że nie wiem, skrzynka Red Bulla, ale muszę to dokończyć i muszę to zrobić, choćby nie wiem co. Ty łączysz w sobie kilka osobowości. No, więc dla mnie to jest, wiesz co, no ja pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy pisałam mój raport badawczy. Mm. I raporty badawcze bardzo trudne są do napisania, są bardzo duże. Ja się nie wyrabiałam. I wtedy zrobiłam coś, co może nie powinnam tego mówić. Może to, wytniesz, bo to jest naprawdę, jak teraz myślę, że nie wiem, że jestem nienormalna, że tak robiłam. Ja już bardzo chciałam spać, bo spałam dosłownie 2-3 godziny dziennie i nic się nie wyrabiałam. Więc ponieważ źle toleruję ból, mam bardzo niski próg, no to pamiętam, że sobie rozcinałam kciuki i posypywałam go solą, żeby tylko z tego bólu się obudzić i dalej pisać. Bo widziałam, że jest to, że muszę to dokończyć. A Fergus jest taki, z kolei, że dla niego najważniejsza jest perfekcja. I on uważa, jak robiliśmy pierwszą książkę, on powiedział, ja bardzo się narażę i nikt jej nie kupi. I mówię, Boże, jakie to będzie w ogóle obciach. Ta książka nikt nie kupi. Zostaniemy z tymi książkami w ogóle. On mówi, wiesz co? Tak może się wydarzyć, bo nie ma żadnej gwarancji. To zróbmy przynajmniej książkę, która będzie tak piękna i będziemy z niej tak dumni, że nie będziemy mieli obciachu, żeby dawać ją w prezencie do końca życia. I dla niego... Kiedyś robiliśmy e-booka. Powiedziałam, no musi, jakby e-book z założenia ma być prostszą wersją. I on znowu zaczął robić tysiące tych ilustracji. Mówi, Fergus, nie wyrabiamy się. Jakby do brzegu z tym. On mówi, dla niego tworzenie czegoś, co nie jest doskonalsze niż rzecz poprzednia, powoduje, że jego życie po prostu nie ma sensu. Że mówi, ja żyję tylko po to, żeby tworzyć piękne rzeczy. Więc jeżeli on stworzył 5 okładek, które ja już wybrałam, uważam, że jest doskonałe, i on dzień przed oddaniem książki do druku mówi, nie, ta jest jeszcze lepsza. Teraz czuję, że to jest ta okładka. Ja mówię, jak tak można? My już zaraz to jakby musimy wysyłać. Mm-hmm. Ale on uważa, że jeżeli trzeba zatrzymać drukarnię, jeżeli trzeba opóźnić ten, jeżeli trzeba zmienić bilety samolotów, wieczory autorskie zaplanowane, to trzeba to zrobić. Wszystko do tego, żeby to, co wyjdzie, było jak najbardziej zbliżone do perfekcji. Wyobrażam sobie wtedy, co zostaw do jutra. Rozumiesz? I ja... Myślę sobie, wiesz, ja już zaczynam, ja mówię, ale nie możemy, ale mówię, to termin, on mówi, ale, mówi, Julia, to jest do końca życia. To jest przecież, to jest nasze dzieło, ono musi być doskonałe. I ja nauczyłam, i to jest dla mnie trudne, to jest coś, co ja musiałam po pierwszej książce, miała dramat po prostu dla mnie, było pisanie w takiej atmosferze. Ale później, kiedy uznałam, że to nie jest nasze wspólne dzieło, ponieważ ja piszę, on ją tworzy, to są zawsze książki, albumy, to musiałam zrozumieć, że to, że ja czegoś chcę, to nie jest ważniejsze od tego, czego on chce. Więc moje terminy są ważne,
ale jego do ostatniej chwili dopracowywanie jest tak samo ważne. I jeżeli chcę to robić wspólnie, to muszę go też uszanować w tym. Mm-hmm. Więc teraz, jak on mówi, ja widzę, że my się nie wyrabiamy. Znaczy ewidentnie to jest, że się nie wyrabiamy. Więc on mówi, że się wyrabiamy, ja wiem, że się nie wyrobimy. Więc jak on mówi, czy możemy to wydłużyć o tydzień? Znaczy ja już tak mu podałam już termin taki, że skłamałam, że mamy tydzień wcześniej, bo wiedziałam, że on poprosi mm-hmm. o ten kolejny tydzień. To mówię, tak. To pewnie będzie oznaczało, że nie dostarczą przed moimi wieczorami autorskimi, ale to jest okej, okay, no bo poradzimy sobie bez sprzedaży tych książek, tej książki. Mm-hmm. I on mówi, czy to dla ciebie jest okej? Okay? Ja mówię, to nie jest najbardziej korzystne rozwiązanie, ale książka jest najważniejsza, więc masz pracować tak, żeby ona była doskonała. Mm-hmm. Ponieważ skoro tworzymy to razem, muszę uszanować jego zdanie. Więc to jest dla mnie najtrudniejsze, ponieważ muszę jakąś część siebie zamknąć i powiedzieć, tutaj nie chodzi tylko o ciebie. Ale to też metodyka trochę, no bo jeżeli mówisz o tym tygodniu, to pokazuje, że już trochę po prostu wiesz, jak grać z no nim. No tak, ale on przesunie kolejny tydzień. W sensie to jest rozumiem, po tym tygodniu on przesuwał kolejny tydzień i tak dalej. Tak, więc mam swoją metodę na to, ale on nigdy... Ja zawsze sobie mówię, Boże, następną książkę napiszę tak, że nie będzie tego stresu. I zawsze to jest, ponieważ on zawsze przesuwał, bo on zawsze chce jeszcze bardziej. Mm-hmm. Z drugiej strony mi kiedyś powiedział coś, co mi też dało dużo do myślenia. Mówię, ale ty piszesz za dużo. Więc nie możesz mi zarzucać, że ja robię za dużo ilustracji, bo na przykład ostatnia moja książka Rich Mind, Poor Mind, ona miała być książką, którą chciałam dodawać po to, żeby ludzie się do newsletterę zapisywały. Mm-hmm. Czyli miała być 5-10 stron. No i w końcu wyszło 3 tomy. Rozdzieliliśmy na 3 tomy, bo ten pierwszy okazało się, że tak jest duże. To nie miała tak być, ale ponieważ pisze ją i widzę, że jeszcze tego brakuje, ważne, żeby to wytłumaczyć i to no, tak wyszło. Mówi, nie możesz mi zarzucać, mm-hmm. że ja robię tak dużo, bo ty piszesz dużo. I zrozumiałam, że on ma rację. Że mówię, równie dobrze, ty możesz pisać krótsze książki, a ja wtedy będę robił mniej ilustracji. Ale to ty piszesz długie. Więc to jest pogodzenie się mm-hmm. z tym, że każdy z nas ma swoje Sarajewo i ma swoje słabe strony. Mm-hmm. No bo ty byłaś niecierpliwa na pewno. Nie wiem, czy to dalej jest aktualne. Mm-hmm. I ty chciałaś od razu rozwiązywać wszystkie problemy, tak. A jednak on potrzebował trochę czasu. Tak. I nauczył się też go skracać, a tak. Ty mu dajesz czas. Długo taki człowiek jak ty uczy się cierpliwości? Długo. W naszym związku to jest, ja zauważyłam u siebie, no bo tak naprawdę sprawdzasz, czy to już umiesz mhm. po reakcjach. I ja to zauważyłam dopiero w co teraz mam, czyli dopiero w jesienią zeszłego roku, czyli dopiero niedawno, kiedy mi się udało, kiedy o coś się pokłóciliśmy bez sensu. Pokłóciliśmy, mm-hmm. ponieważ Fergus jest bardzo cierpliwą osobą, ale kiedy ma takie gorsze dni, to robi się taki agitated, taki, wiesz, niecierpliwy, mm-hmm. taki nieprzyjemny, taki, że wkurza się o jakieś małe rzeczy i robi się z niego taki gargamel. Ja bardzo źle znoszę gargameletowatość. Bardzo źle znoszę marudzenie, po prostu mm-hmm. bardzo mnie denerwuje marudzenie. Uważam, że wiesz, albo robisz, nie robisz, rozwiązujesz, nie rozwiązujesz, ale takie jęczenie, ja tego nie cierpię. Więc on jest taki, robi się marudno jęczący. I z tego wynikła jakaś kłótnia o nic. I w pewnym momencie Fergus mówi, ja nie mogę już dalej rozmawiać. Ja muszę mieć przerwę. Dla mnie jest to bardzo nieprzyjemne, bo ja bardzo źle znoszę bycie w kłótni, mm-hmm. w nierozwiązanej sytuacji. Powiedziałam, okej, ile myślisz czasu potrzebujesz? On mówi, myślę, że 15 minut. I mówię, okej. Po 10 mówi, myślę, że potrzebuję jeszcze trochę więcej czasu. Ja myślę, okej. I to był pierwszy raz, kiedy zauważyłam, że dałam radę. Ale to zajęło mi właśnie bardzo, mm-hmm. bardzo wiele lat. A co o tobie mówi twój związek? Każdy związek i to, jak budujemy relacje, nawet jak powiedzieliśmy wcześniej w rozmowie, przyjaciele mówią o nas dużo. To co o tobie mówi twój związek? Że dla mnie miłość i prawda to są moje religie. A czym jest miłość? Dla mnie miłość to jest... miłość oprócz takich bardzo... takich rzeczy, że widzisz kimś, no... Pomimo tego, że widzisz go w całości, widzisz mm-hmm. jego wady i zalety, to widzisz z nim kogoś absolutnie wyjątkowego. Dla mnie miłość oznacza to, że ja bym chciała nie tylko być z Fergusem do końca życia, ale ja bardzo wierzę w reinkarnację. Ja bym chciała być w tym życiu we wszystkich następnych. Ja bym chciała odrodzić się tak, żebyśmy się spotkali wcześniej niż w tym życiu.
I dla mnie to jest też decyzja to, że pomimo tego, że mamy gorsze okresy, w sensie takim, że obydwoje źle się czujemy, więc nie ma tam przestrzeni na jakieś romantyczne okazywanie sobie, nie wiem, czułości i tak dalej, to my zawsze jesteśmy, nie wiem, uważni względem siebie i w takim szacunku, że możemy zawsze być, nie wiem, dla siebie wsparciem. Ja mu wczoraj wysłałam, ja jakieś coś złego się przytrafiło w Meksyku, znowu zamknęli mi konto nagle, nie z tego, nie z owego i nie mogę zrobić przelewów dla naszych podwykonawców. I ja zaczęłam panikować, że o Boże, zamknęli konto, co tutaj zrobię, co się stanie i tak dalej. I mówię, może ktoś z nas powinien wracać wcześniej do tego Meksyku. On mówi, nic się nie stanie, na pewno nic się złego nie stanie. Ja mówię, a jak się stanie coś złego? On mówi, to zawsze mamy siebie. Pamiętaj, że jesteśmy piratami i zawsze znajdziemy sposób. I to jest coś, co spowodowało, okej, okay, pomyślałam sobie, ma rację. Pod koniec dnia mamy siebie i tyle mi wystarczy. To jest dla mnie miłość. A miłość to też to, że ciągle kogoś poznajesz, czy to, że już masz pewność w pewnym momencie, że kogoś znasz na wylot? Jeżeli masz taką pewność, to znaczy, że się skończyło twoje uważne względem tej osoby. Albo ta osoba kompletnie się nie rozwija. A ty potrzebujesz tego, żeby ktoś się ciągle rozwijał? Tak, to jest absolutnie było moje... Ja wypisałam cechy, które są dla mnie ważne w partnerze i to było jedna z tych chyba moich 13 takich potrzeb. No tak. Dobra, to dalej. Jeżeli to była jedna, numer jeden na przykład było to, że potrzebowałam, żeby ta osoba osiągnęła więcej niż ja. I to, ja pamiętam to, dlatego że, znaczy pamiętam, że to było numer jeden, dlatego że większość moich partnerów absolutnie mnie katowało, torturowało za to, kim ja byłam i co osiągałam. Oni jakby zawsze, jak się okazało, ten mój narzeczony z Rapa Nui, który mnie rzucił, kiedy nigdy nie mogłam zrozumieć, co się stało, on się do mnie odezwał jakieś 2 lata temu. I to było też wspaniałe dla mnie test tego, że już nic nie czuję, takie, że dostaję wiadomość na Instagramie i nie mam żadnych emocji z tym. Raczej takie dziwne, a nie, nie było w tym nic. I kiedy on mi wtedy zaczął nagle, kiedy go pytałam o to, kiedy to było ważne, dlaczego tak się dzieje, to mi mówił. I nagle, kiedy już to przestało mieć znaczenie, on mi powiedział, że dla niego on zawsze się czuł gorszy, dlatego że ja robiłam moją karierę w mojej firmie. Moja firma akurat wtedy przeżywała absolutny szczyt. I ja wszędzie robiłam moje badania międzynarodowe, zaczynałam występować. I mówi, że on zawsze czuł gorszy, że on jest tylko nurkiem. I że nie ma ambicji być nikim więcej niż tylko nurkiem. A że ja zawsze byłam właśnie, co dalej zrobimy, jak dalej podbijemy świat. I że moje ambicje dla niego były czymś, co go przygniatało. Było bardzo nieprzyjemne. Coś, co powodowało, że on zawsze czuł, że on jest w plecy ze swoim życiem. A że on chciał zostać tylko nurkiem. Co jeszcze było na tej liście? Pewność siebie było na tej liście. Że na pewno, że on zawsze chce się rozwijać. Że on chce mieć rodzinę. Dla mnie na przykład to było tak ważne, że on chce mieć rodzinę i dziecko, że jeżeli ktoś mówił, że nabijał się z małżeństwa, z relacji lub mówił dzieci nie, ja potrafiłam zakończyć rozmowę prawie natychmiast, odwrócić się jakby i pójść gdzie indziej. Dla mnie to było tak, że taka osoba już nie... Ja była bardzo... To była najważniejsza rzecz, dla której uważam, spotkałam Fergusa. Kiedy miałam moją listę i ją traktowałam bardzo poważnie i przez to nie byłam chyba 3 lata w związku. Większość było u mnie, randki kończyły się po no, maksymalnie pewnie drugiej. Ponieważ nie, że robiłam komuś ten wywiad, ale ja wiedziałam, co jest dla mnie ważne i prowadziłam rozmowę tak, żeby się dowiedzieć, czy te rzeczy mają miejsce, czy nie. Jeżeli nie mają, to najważniejsze, co dla siebie robiłam, nie miałam nadziei. Czyli nie myślałam, a może go zmienię. Może jak się we mnie zakocha, to zmieni zdanie i będzie chciał mieć dziecko. Mówię, nie, nie, nie. Najważniejsza rada, którą kiedykolwiek dostałam od mojej terapeutki i nadal uważam, że to jest najważniejsza rada w relacjach, że jak wchodzisz w relację, zdejmujesz różowe okulary. Widzisz tak, jak jest, z każdą minimalną wadą. I po jakimś czasie zadajesz sobie pytanie, czy to jest dla mnie okej. Okay? I wiesz, że te wady, założeniem, że te wady, te cechy, ta sytuacja, ona się nigdy nie zmieni, a może nawet być gorsze, bo ktoś jest na przykład gargamelowaty, to prawda jest taka, że pewnie Fergus będzie jeszcze bardziej gargamelowaty, chyba że zacznie nad tym pracować w sytuacjach, kiedy ma zły dzień. Ale to są różowe okulary już. To są różowe okulary. Więc kiedy już widzisz go takim, jakim on jest i mówisz sobie, czy ja jestem w stanie go zaakceptować? Czy jestem go w stanie przyjąć takim, jakim jest? Jeżeli odpowiadasz tak, to zakładasz okulary i nie masz prawa więcej na te cechy narzekać.
Ja absolutnie trzymałam się tej zasady przez, nie wiem, 2-3 lata. Mhm. I dlatego jak byłam na takich randkach, przedrandkach, i jak widziałam, że ktoś nie spełniał, na przykład właśnie nie miał ambicji, nie był pewny siebie, Fergus akurat właśnie w pewności siebie nawal, w sensie on nie spełniał tego warunku. On był bardzo pewny siebie zawodowo, ale bardzo nieśmiało osobiście. Mm-hmm. Natomiast to nie było, jak widać, taka cecha bardzo ważna. Dla mnie, bo na tej liście bardzo były istotne kwestie tego, żeby on kochał pracować. Mm-hmm. Dla mnie praca jest bardzo ważna. No to jest bardzo istotny element. To jest dla mnie bardzo istotny element. Taka, że nie czuję, że my nie rozdzielamy z Fergusem, kiedy jest sobota, niedziela, wakacje. I nie cierpię, kiedy ktoś mi mówi, i ty pracujesz na wakacjach. Jakby dla mnie to byłoby kara, gdyby ktoś mi kazał nie pisać, nie czytać, nie oglądać moich rzeczy z psychologii. Ta vipassana dla mnie było najtrudniejsze, to, że nie mogłam pisać i czytać. To dla mnie było bardzo trudne. W związku z tym ja chciałam kogoś, kto też to kocha. Mhm. I Fergus, ja pamiętam, że dla mnie taki moment absolutnego zakochania był w nim, kiedy on mi pokazywał swoją prezentację PowerPoint. I on pokazuje, i w nim było tyle takiej fascynacji tą pracą. Mówi, i tutaj zrobiliśmy tam, i to. A to było takie typu, nie wiem, reklamę jego proszku do prania, którą on zrobił wtedy, bo on wtedy był dyrektorem kreatywnym Facebooka i pokazywał, jak można robić innowacyjne reklamy proszku w tym formacie facebookowym. Ja myślę sobie, koleś jest zafascynowany reklamą proszku do prania. I tym, że on zrobił tak, to rzeczywiście była piękna reklama proszku do prania, że on może z rzeczy tak nie seksji, zrobić coś tak atrakcyjnego, że dla mnie, ja od razu zobaczyłam w nim geniusza. I to, że ja nadal w nim widzę, codziennie w nim widzę geniusza, to, że kiedy on nadaje na przykład wszystkie moje Macho Talks nazwy i one są genialne, one są takie, że czytam, to myślę sobie, jak ci w ogóle to przyszło do głowy? I to, że czujesz taki excitement razem z tą osobą, że jesteśmy razem 8 lat, on nadal mnie fascynuje. Uwielbiam, kiedy on pokazuje swoje grafiki, ja nadal czuję czasami takie goosebumps, takie dreszcze. Mm-hmm. Wiesz, jak on pokazał nową kładkę Macho Talks, ja naprawdę miałam dreszcze na całym ciele. I uwielbiam to. I to powoduje, że my nawzajem się tak nakręcamy. I to dla mnie było ważne w relacji. Pytałem się ciebie o to, co mówi o tobie twój związek. A co mówił ten czas, kiedy właśnie byłaś w tym okresie, że randków nie przekraczałaś 2 randek i tak dalej, jak szukałaś sobie kogoś. Zastanawia mnie, jak ty patrzysz na ten czas? Czego on cię nauczył? Ja bardzo lubiłam ten czas. Wbrew pozorom to jest tak, że to był dla mnie dobry czas, dlatego że to był czas, kiedy ja się pogodziłam, że być może z nikim nie będę. Ale to był czas, kiedy doszłam do tego, kiedy jesteś długo sam, zwłaszcza kiedy jesteś kobietą, tobie bardzo często przypominają o tym, że młodszy już nie będziesz i że dzieci, i że jajeczka tam już pewnie wszystkie się roztrzaskały i że już musisz. I że jesteś tak. Nie wiem, jak to jest u mężczyzn, ale zdecydowanie bardziej wydaje mi się, że jednak u kobiet. Ja bardzo rzadko gram kartą kobiecą, no ale tu akurat wydaje mi się, że to jest prawdziwe, że jesteś taka wybrakowana, jeżeli nie jesteś w relacji. Zwłaszcza, że jesteś psychologiem, to ci mówią, no co z ciebie za psycholog, nawet nie masz związku. Jeżeli nie masz dzieci, nie masz nikogo w ogóle, coś z tobą jest nie tak. I najczęstsza rada, którą wtedy słyszałam, to jest oczywiście obniż oczekiwania. I nawet mówili tak, no bo wiele kobiet tak strategicznie podchodzi do poznania partnera, czyli tutaj musisz tam powiedzieć, tam musisz go tak uwieść, tutaj musisz go tam okłamać i tak dalej. I ja mam mnóstwo takich rad, czyli że mam nie mówić, co ja robię, nie mówić, jak ja robię, że to mężczyźni są przerażeni silnymi kobietami, więc mam tak udawać taką kocicę bardziej, a nie takiego tygrysa. Ale kiedy ja sobie zdałam sprawę właśnie też po tej vipassanie, no ale ja nie jestem kotkiem, ja jestem tygrysem. Ja nie chcę być skotkiem, ja chcę też tygrysa. Ja chcę być kogoś, kto jest królem lwem, a nie chihuahuą. Ja nie chcę być chihuahuą, więc ja nie chcę być z kimś, kto nie akceptuje mojej siły, mojej mocy. Nie mówię, że jestem najsilniejszą kobietą na świecie, ale jestem dosyć niezależną w swoim myśleniu. Jestem bardzo straightforward. Chciałaś w swojej lidze po prostu kogoś. Tak. I więc dlatego ja nie chciałam obniżyć tych oczekiwań. Uważałam, że jeżeli jestem pogodzona z tym, że być może kogoś już nikogo nie spotkam. Bo wszyscy mówili, w tym wieku
już nie możesz mieć takich oczekiwań. W tym wieku już nie ma facetów, którzy... I tak mi mówili, od kiedy miałam 30 lat tak naprawdę. I tak jakby w każdym wieku wydaje się, że jeżeli do 30 nie masz tego partnera, to później już ci zawsze mówią w tym wieku. No ale co jest najciekawsze, bo wydaje mi się, że od 30 roku życia najbardziej wiesz, czego chcesz. I też zdajesz sobie sprawę ze swoich umiejętności, z tego, kim jesteś, czego oczekujesz od życia. A wcześniej wszystko, co gdzieś tam sobie wizualizowałaś, było trochę taką fatamorganą, snem trochę o tym, jak to może wyglądać, bo kiedy jesteś po 30, zaczynasz rozumieć. Tak, bo to bardziej, że nasze mózgi tak dojrzewają, że jeżeli mózg kobietą dojrzewa troszeczkę wcześniej, to jest w okolicach 23-24, on jest w miarę ukształtowany, u mężczyzny często to zbliża się do 30, więc mężczyźni w ogóle nie powinni ważnych decyzji podejmować jakby przed 30, jeżeli chodzi o relacje. Znaczy nie każdy, oczywiście każdy dojrzewa tam po swojemu i to jest ogólnienie, ale no ja nie czułam, że tak jak ja nie chciałam mieć dzieci na przykład do 30 roku życia. I po raz pierwszy, kiedy myślałam o dziecku, to jest wtedy, kiedy wszyscy zaczynali naciskać, jak się no może rzeczywiście, ale po raz pierwszy chciałam mieć, tak, że pomyślałam, że tak, chcę mieć dziecko, to jest kiedy poznałam Fergusa. Więc byłam już mocno po 30, ale wcześniej nie chciałam tego. To jest problem, polega na tym, że wszyscy wtedy rzeczywiście, wiele osób już jest w relacjach. Jak poznałam Fergusa, on też był w relacji i to spowodowało, że ten związek był taki trudny. Bo to jest bardzo poważna decyzja, czy ktoś ma wyjść z tej relacji dla ciebie, czy nie. No i jak to mniej więcej wygląda? No to wygląda strasznie. To jest coś, co jest, nie, nigdy nikomu, znaczy wolałabym, żeby tak nie było. To jest oczywiste, jest to, że wolałabym, żeby spotkać kogoś w moim w ogóle głowie i na tej mojej, może nie było to na mojej liście, ale ja bym chciała, żeby ktoś nigdy nie był w związku poważnym, zanim nie spotkał i ja byłam jego pierwszą wielką miłością. To była moja fantazja. Ale nie uważasz, że to... Te inne relacje definiują doświadczenie. Dokładnie. I to właśnie, i to się okazało, że tutaj się mylę w tym, jak to było takie moje ego w tym, że tak chciałam. Ja chciałam być pierwszą i najważniejszą. I na przykład jedną z najważniejszych czynników, dla których moje rodzicielstwo nie było dla mnie tak bardzo ciężkie na początku i ciąża, ja wspominam cudownie moją ciążę, jest taki, że Fergus miał wcześniej 2 dzieci. I to było cudowne. Ja prawie nic nie kupowałam, w ogóle moja wyprawka składała się prawie z niczego. Bo on mówi, Julia, ale sklepy się nie zamykają. Nie ma wojny. Czokolwiek zabraknie, możemy kupić. Nie ma takiej potrzeby. Mówię, podgrzewacze do butelki, błagam cię. Zmywacze, przecież mamy kran. Jakby wanienka, jest umywalka. Jakby on na wszystko było tak, że mówię, niczego nie potrzebujemy. Ja nie miałam, jakby większości rzeczy nie miałam. I psychologicznie również bardzo jakby mi pomogło to, że on był doświadczony. Natomiast no, poznanie kogoś, kto jest w związku, jakby na korzyść przemawiało to, że ten, no, że pewne związki są już martwe. Więc to nie było decyzja, czy mam, że jeszcze chcę tam zostać lub jak nie chcę zostać, to jest decyzja, jak zwykle była, dzieci. Więc to było trudne. Dla niego to było trudne, bo ponieważ wiedział, że jest na tyle w trudnym i toksycznym związku, że nie może, nie będzie tam cywilizowanego rozstania i nie było. A dla mnie było to, że ja po pierwsze chciałam kogoś, kto nie był nigdy wcześniej w związku, po drugie nie chcę teraz kogoś, kto jest w związku i nie chcę kogoś, kto miał dzieci. Więc to było decyzja od samego początku, czy w ogóle w cokolwiek wchodzić. Obwiniałaś się w jakimkolwiek stopniu, że nie wiem, że rozbijasz relacje? Nie, bo nie było relacji już. W sensie była relacja formalna, w sensie ludzie byli ze sobą, bo wiesz, jeżeli jest... Ja nigdy w takich sytuacjach, nawet kiedy mi się zdarzało, tak jak myślałam że kobieta wchodzi w jakąś inną relację, to jest dla mnie odpowiada partner. Jeżeli jest silna relacja, nikt nie jest w stanie jej rozbić. Tak jak ja jestem tak pewna Fergusa, może się coś zdarzyć w naszej relacji, ale na pewno na dzień dzisiejszy nie ma takiej kobiety świata, która by rozbiła nasz związek. Nie ma takiej kobiety, ani mężczyzny, która by ten związek rozbiła, więc to jest tak, że nie możesz czegoś rozbić, jeżeli to już nie jest potłuczone, że chodzi o relację, więc to nie. Natomiast to było bardzo brzydkie rozstanie.
dla każdej ze stron i dla bardzo ciężkich. Fergus to przypłacił kilkuletnią depresją z powodu dzieci. I to nie jest coś, co komuś bym życzyła, żeby przez to przechodził. To piekło. To piekło. To absolutnie piekło. Rozstanie w takiej sytuacji, kiedy uprowadzane są dzieci, że jest alienacja rodzicielska, że kiedy on się czuje winny, że dzieci myślały, że jest dobrze, a nie jest dobrze, to jest bardzo trudne. No i wydaje mi się, że to też rzutuje na was. No, jakby nawet był najbardziej świadomym człowiekiem świata, jest tylko człowiekiem. Nie ma możliwości, że jesteś w stanie wyalienować te emocje i myśleć sobie, nie, ona jest fajna, to nic złego. Tylko niestety gotuje się w tobie i ten gargamel, o którym powiedziałaś, staje się coraz większy i narasta przez tą wewnętrzną frustrację, której nie jesteś w stanie sobie poradzić, bo wiesz, że to jest niesprawiedliwe. Tylko, że ja rozumiałam, że on jest w cięższej sytuacji niż ja. Jeżeli kogoś bardzo kochasz i nagle to tracisz, a w tej sytuacji to są dzieci, które są zabrane, to rozumiałam, że jego ból jest tak duży, że moje niemożność przeżywania miłości w taki radosny sposób, a gdzie jest tam dużo traumy, dużo smutku, jest to nic w porównaniu do tego, co on przeżywa. Więc ja wtedy, to jest tak, że ja podjęłam decyzję, że w to wchodzę. W związku z tym i potem nałożyłam różowe okulary. W sensie ja podjęłam tę decyzję bez różowych okularów, wiedząc, że będzie bardzo trudno. I myślałaś, że będzie aż tak trudno, jak było? Nie. Ja zawsze tylko czytałam o tym, że kobiety potrafią być wobec drugiej kobiety w takich sytuacjach niemiłe, złośliwe i tak dalej. Ale to delikatnie. Delikatnie mówiąc. Natomiast nie przysłuchiwałam się, że ja też przeżyję piekło. Tak, czyli na przykład postowanie, jak ja występowałam po raz pierwszy w Cannes Lions i jego była żona zapostowała na Twitterze jakiś mega wulgarnego tweeta, tweetując tak, że to było przez kilka godzin na Cannes Lions przed moim wystąpieniem, póki oni tego nie usunęli. To jest takie rzeczy, to są hardkorowe. No są. Natomiast z drugiej strony ja racjonalnie rozumiem to rozłuszczenie i tą sytuację i rozumiem, że dla kogoś to jest właśnie, że ja mogę wejść rozwalić związek. Z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia Fergusa, no bo jego punkt widzenia to jest ważniejsze, jest tak, że ja byłam triggerem, dla którego właściwie się zdecydował odejść, ponieważ próbował to zrobić kilka razy. To są zawsze bardzo trudne i złożone tematy. Jeżeli chodzi o też twoją działalność w internecie, schodząc na trochę lżejsze rejony, to bardzo często bronisz mężczyzn i mówisz, że dzisiaj mężczyznom na świecie jest dużo, dużo trudniej. Dlaczego tak jest? Wiesz, co też ciekawym ogólnie odniesieniem do tego jest film Barbie. Nie wiem, czy byłaś w kinie? Jeszcze nie. No, ale on trochę nawiązuje do tego, tak. Pokazując, że każda skrajność jest... Każda skrajność, tak. Jest zła i o tym, o czym mówiliśmy, o perspektywie, że jeżeli zawsze szukasz zła, zawsze znajdziesz zło, i w drugą stronę tak samo, jeżeli zawsze szukasz dobra, zawsze znajdziesz dobro, tak mi się przynajmniej wydaje. Dlaczego facetom dzisiaj jest ciężko? I czekaj, i czy na to nie zasłużyli? Ale czym? No nie wiem, to jest pytanie. No właśnie. No wiesz co, skrajne feministki uważają, że zasłużyły sobie tym, że latami były dyskryminowane kobiety. Mój syn ma 4 lata. Czym on zasłużył na to, że będzie źle traktowany w sądach rodzinnych, jeżeli gdyby nie daj Boże się kiedyś rozwiódł? Czym on zasługuje na to, że teraz według wszystkich statystyk jest największe prawdopodobieństwo, że popełni samobójstwo biały mężczyzna do 30 roku życia? Czym on zasługuje na to, że w medycynie tak naprawdę więcej inwestujemy w badanie nad chorobami kobiecymi niż męskimi? Czym zasługuje na to mój mały syn? Ma 4 lata. On nikomu nie zrobił krzywdy. Czym on zasługuje na to, że w internecie święte krowy są kobiety? Czym on zasługuje na tym, że mówi się, że ucz swojego syna tego, bo dziewczynki, żeby nie było agresywne wobec dziewcząt. Czym on zasługuje na to, żeby sugerowano, że moje dziecko jest agresywne samego faktu, że jest mężczyzną? No niczym. Niczym. I to nie jest równość.
Ja jestem za taką równością, która była na samym początku, że uważam, że równość to znaczy, że każdy z nas ma równe możliwości, równe prawa. I ty i ja. W sądach rodzinnych jest równość, gdzie mamy 98 przypadków, kiedy z automatu idzie dziecko do kobiety. Mamy, nie brzmi to jak równość. No nie brzmi to jak równość. Mamy problem z tym, że wszyscy mówią o alimenciarzach, ale się nie mówi o alienacji, która najczęściej spotyka właśnie ojców, alienacja rodzicielska, która ma dramatyczne skutki dla psychiki dziecka. Mówimy, że dla chłopców, już teraz wiemy to z badań, alienacja od ojca ma niezwykłe skutki, jeżeli chodzi o to, jakie on buduje siebie, swoje poczucie męskości. Ale prawda jest taka, że wszystkie badania pokazują, że to ma jeszcze gorsze skutki dla córek, czyli dla płci przeciwnej. Mm-hmm. I później nasze dziewczynki rosną w takim przekonaniu, że mężczyźni są źli i że... Dla mnie jednym z takich motorem było uświadomienie sobie, że ja jestem cały czas rozłuszczona na mężczyzn. Ja przez tyle lat cały czas byłam rozłuszczona, bo mój ojciec był niedobry, bo cały czas mi mówiono, że masz dzieci tylko dla siebie, że mężczyźni nie chcą mieć dzieci, że mężczyźni są źli. I to powodowało, że ja takich mężczyzn też spotykałam i z takim podejściem podchodziłam. Więc jak przez swoje brudne okna sąsiada też się wydają brudne. Więc jak ja cały czas w nich widziałam zło, to zło też mnie spotykało. Więc ja uważam, że dlatego jak ja się dowiedziałam, że na OSG, że będę miała chłopca, to się rozpłakałam. Myślałam sobie, że mój strudnie go uchronię przedtem. No proszę cię, ty kazałaś mężowi, zabroniłaś pić kawę. Tak. Przez 2 lata nie pił kawy, że była córka. Tak. I... No taki był plan. Tak on się zakochał w macze. Tak się urodziła nasza wild macze, bo on cały czas, my kupowaliśmy tyle maczy, że to jest, pijemy około kilograma maczy miesięcznie. Więc to po prostu nam się nie opłacało już sprowadzać te macze. Więc ja byłam, dla mnie to miała być córka, to było tak oczywiste, że ja naprawdę doznałam szoku, że to jest chłopiec. I ja uważam, że jemu będzie trudniej. Jak wiemy, jak robię badania w korporacjach i robię badania często na wyższych szczeblach, kiedy rozmawiamy z HR-owcami i tak dalej, to jest coś, o czym się jakby nie mówi, ale mówię, że no wygodnie, jakby oni nie mogą zwolnić kobiety, bo zaraz ona zagra kartą kobietą, że została zwolniona z powodu tego, że jest kobietą. Tak jak się trudniej zwalnia osobę, która jest niepełnosprawna i tak dalej, bo nie wystarczy, że kto powie, że niekompetentny, ona natychmiast oskarży, że jednak z tego powodu. Oczywiście zaraz wyleje się, zawsze kiedy o tym mówię, wylewa się mnóstwo hejtu na mnie i nie mówię, że nie dzieją się rzeczy niesprawiedliwe, jeżeli chodzi o płeć, czy rasę, czy jakiekolwiek inne rzeczy, ale teraz jest w korporacjach tak, że święte krowy to są kobiety. I kobiety nie wolno zwolnić, kobiety należy zatrudnić, żeby było porówno, a ja uważam, że to jest uwłaczające dla kobiet, żeby zatrudnić się dlatego, że jesteś kobietą. Ja chcę, żeby ktoś mnie zatrudniał, dlatego że nie ma innej osoby, która ma taki umysł, która ma takie kompetencje, która potrafi tyle zrobić, co ja, a nie dlatego, że jestem kobietą. Ja chciałabym, żeby ktoś zobaczył moje kompetencje przede wszystkim. Moja płeć nie powinna mieć żadnego znaczenia. To jest dla mnie uwłaczające. Ja nie chcę, żeby tak były kobiety traktowane. Ja chcę, żeby każda dziewczynka wiedziała, że najważniejsze jest to, co ona potrafi. Najważniejsze jest to, co ona ma w głowie. Najważniejsze jest to, co ona, w czym ona jest najlepsza. I tylko wobec kompetencji powinniśmy oceniać drugą osobę, nie wobec płci. Ja uważam, że mężczyźni teraz są dużo bardziej poszkodowani. Jak już tym dźwigiem bijemy w pomniki, to też powiedziałaś, że nie jesteś fanką bezmyślnej psychologii pozytywnej, że nie każdy może osiągnąć wszystko, że... Bo to prawda. To jest taka prawda i mnie to też przeraża, że to się ludziom mówi i tak samo niestety nie wierzę w to, że każdy jest wyjątkowy. Uważam, że jest bardzo dużo ludzi, którzy są bardzo podobni do siebie i po prostu czasami jesteśmy odtwórcami pewnych ról. I naprawdę możemy być wyjątkowi dla kogoś, ale nie jesteśmy wyjątkowi dla świata jako jednostka, jesteśmy mrówkami. Masz rację. Pod tym względem ja też nie uważam, że jestem wyjątkowy dla świata, oczywiście. No tak samo ja. Tak, tylko... możemy widzieć pewną swoją wyjątkowość w niektórych obszarach i ja mogę zobaczyć twoją wyjątkowość i twoje światło, ty możesz zobaczyć moje, ale są osoby, dla których ja będę, banalna jak dżdżownica, po prostu. Nie, banalna to jest ostatnie słowo, które do ciebie pasuje, to ci mogę teraz podpowiedzieć jako sufler, ale... Ale może tak być dla kogoś, wiesz. Nie, no proszę cię, twoje poglądy już nie są banalne, mówię
mówienie tych rzeczy, które mówisz na głos. Nie, nie, jak ktoś będzie mówił o tobie, że jest banalny, to już go z tej przestrzeni zapraszam na podcast ogólnie. Jeżeli, no, ktoś, ale... jeżeli ktoś pomyśli, że to, co ty mówisz, jest banalne. A dlaczego uważasz, że ta moda na psychologię pozytywną nie jest dobra? Dlatego, że szkodliwa. Dlatego, że my wiemy z badań, że ona szkodliwa. Dlatego, że obiecują rzeczy, które nie mają szansy się spełnić. Mhm. Jeżeli to, co się działo na kongresie, to jest dla mnie było w ogóle szokujące, że są osoby, które mówią, że wszystko może osiągnąć dzięki manifestacji i wizualizacji, no to jest kłamstwo. Mhm. Wizualizacja jest bardzo dobrą metodą wspomagającą, ale nie jest to metoda terapeutyczna i nie jest to metoda, która ci pozwala na osiągnięcie wszystkich celów. Mhm. I to mamy, to wiemy z badań. I wiemy również z badań, że jeżeli albo afirmacje, które są tak promowane, mało tego, że jakby większość ludzi w ogóle nie zna się na afirmacji, jakby nieprawidłowo o nich mówi. Nie tak, jak mógłby psychologowi uczą, jak należy te afirmacje stosować, ale pomijając już to, no, jeżeli mamy afirmacje, których nie ma żadnej prawdy dla siebie, to te afirmacje mogą wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku. Czyli jeżeli sobie mówisz, jeżeli masz problem z tym, że jesteś, nie wiem, że nie osiągnąć sukcesu, czyli że jesteś, nie wiem, nieudacznikiem. Gdzieś tam w środku czujesz, że jesteś nieudacznikiem. I mówisz sobie, osiągam sukces, jestem zwycięzcą. I patrzysz, to krzyczysz sobie, jestem zwycięzcą. Później idziesz do pracy, masz zadanie, których nie możesz wykonać i gdzieś tam jesteś w czymś gorszy, bo brakuje ci jakichś kompetencji, nie dostajesz awansu i widzisz, że rzeczywistość skrzeczy. Więc myślisz sobie, no co jest ze mną jednak nie tak? Czy ja nie tak jednak afirmuję? No przecież tak silno afirmuję. Mm-hmm. I tracisz kompletnie, albo dalej sobie zaczynasz mieć agresywny stosunek do ludzi, mówisz, oni nie zauważą, nie zauważają, jak jestem genialny, ten szef jest idiota, tamten jest niedobry, wszyscy, to jest to, co się dzieje na Pudelku w komentarzach, wszyscy są niedobrzy, rozumiesz, Lewandowski jest winien temu, że pielęgniarki mało zarabiają, Chodakowska jest winna temu, że mamy depresję poporodową, bo nie chudniemy, po prostu wszyscy są winni. Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. I to jest między innymi dlatego, że sobie wmówiliśmy, że sama afirmacja i pozytywne myślenie nam cokolwiek zmienia. Należy kontakt mieć z rzeczywistością. Afirmacje powinny być wykonywane tak jak każda zmiana, bardzo małymi kroczkami. Czyli jeżeli czujesz, że nie wiem, że jesteś nieudacznikiem i potrzebujesz to zmienić, to znajdujesz w sobie jakieś elementy, kiedy odniosłeś sukces. I coś cię zawsze dobrze udaje. Czyli mówisz, a robię jednak, niewiele osób robi tak dobrą lasagne jak ja. Mhm. Może inne rzeczy mi się nie udają, ale moje lasagne jest taka, że kapcie spadają. I zaczynasz, więc to nieprawda, że zawsze jakby mi się coś nie udaje, udaje mi się z lasagne. Zapraszasz gości, oni mówią, ale genialnie, ta lasagne, ta sałatka też jest super. Mhm. I możesz zobaczyć, że być może tutaj ci udaje, a poza tym widzisz, że jednak masz jednak przyjaciół. I jednak oprócz tego, że robisz super lasagne, umiesz utrzymać takie relacje, że ludzie cię lubią i że lubią z tobą rozmawiać. Więc dalej mówisz, okej, to umiem robić lasagne, umiem robić sałatkę, umiem utrzymać relacje, umiem zrobić takie przyjęcie, że ludzie się dobrze bawią, a do tego umiem później pozmywać wszystkie naczynia, zanim pójdę spać. Taki ze mnie kozak. Okay. I zaczynasz szukać jakichś, wiesz, takich dobrych rzeczy. Więc mówienie też, mawianie ludziom, że nie wiem, każdy jest piękny. No nie każdy jest piękny. Takie są fakty. Mm-hmm. Nie każdy jest piękny. I nie ma co sobie wmawiać, że każdy jest piękny. Nie musimy mówić, jeżeli mamy, pierwsze, każdy człowiek, mamy swój gust, mamy swoje preferencje. Mogę uważać, że ta kobieta jest piękniejsza, ta jest mniej piękna, ale jestem osobą wychowaną w życiu, by nie przyszło tej mniej piękne powiedzieć, ty nie jesteś ładna, bo niby po co miałabym to mówić? No nie ma takiej potrzeby, żeby to mówić. Zatem wiemy, że jest mnóstwo pięknych osób. Ty pewnie się też z takimi osobami spotkałeś, że ktoś jest absolutnie jakby fizycznie bardzo ładny. Jak niestety otwiera buzię, to nagle nie ma już tego blasku. Tak. Nie tak, ma już tego jest światła. Tak, jest masakra po prostu. Jest tak. I pamiętam, że przez pierwsze 10 minut, dokładnie pamiętam, przez pierwsze 10 minut zastanawiałem się, czy to coś jest nie tak ze mną. Tak. I naprawdę tego już nie widzisz. W sensie naprawdę nie jesteś w stanie zobaczyć. Więc to jest oczywiste, że
to, jakie mamy światło w środku, to decyduje o tym, czy jesteśmy piękni, czy mamy charyzmę, czy mamy coś takiego, co ludzie chcą z nami w ogóle być. Więc to nie, ja nie uważam, że zewnętrzność jest najważniejsza, stąd nie jestem za tym cały body positive, bo uważam, że powinno być mind positive, to jest ważniejsze. Nasz umysł, nasze światło, nasza energia, nasze wartości, to jest ważniejsze, a nie to, czy jesteśmy ładni fizycznie, czy nie. Ale też nie ma co wmawiać sobie nieprawdy. Nie każde jedzenie jest smaczne. Takie są fakty. No i nie każde jedzenie jest dla każdego też. I nie każde jedzenie do każdego. Podobnie z ludźmi. Nie każda osoba jest piękna dla mnie. I ludzie wmawiają sobie, że każde ciało, tam wszystko możemy pokochać. Ja zawsze, kiedy robię wystąpienie, to ja mówię, okej. Chciałabym, jeżeli tak uważamy, jeżeli tak nam próbują mówić, chciałabym, pokazuję zawsze wtedy reklamy DAW, które tam ci pokazuje, że my wszyscy jesteśmy tutaj grubi, szczupli i tak dalej i mamy celulity rozstępy i że to jest wszystko okej. Mówię, proszę, mam zazwyczaj oczywiście 3/4 sali, to są kobiety. Proszę podnieść rękę, która kocha sobie celulit. Szczerze. Prawie nikogo nie ma. Ja mówię, i dla mnie to jest normalne, zdrowa reakcja. Jak ja mam celulit, to ja nie patrzę na niego, mówię, Jezus Maria, jak ja ciebie kocham, jak ja się cieszę, że ty jesteś. Ja po prostu nie wiążę z mojego celulitu z moim mózgiem, a nie z moją pewnością siebie. Mówię, no okej, on jest, jeżeli mi przeszkadza, mogę coś z tym zrobić, mogę z tym nic nie zrobić, ale on w żaden sposób mnie nie definiuje. Nie rozumiem, dlaczego mówi się więcej o zewnętrzności, o akceptacji celulitu i innych rzeczach, a nie mówi się o tym, że ktoś jest, nie wiem, właśnie ma biedny umysł. Że ktoś się nie rozwija, że ktoś kimś cały czas rządzi, nie wiem, lęk lub zazdrość. To jest dla mnie brzydsze niż celulit, bo ja częściej myślę o tym, że ktoś jest w środku zgniły, niż o tym, czy ktoś ma gruby tyłek, czy nie gruby tyłek, bo jakie to ma znaczenie. Ale to jest trudne do dostrzeżenia, bo jeżeli chciałabyś się... Wystarczy, że ktoś otwiera buzię. No dobrze, ale nie zobaczysz tego przez Instagram. Dlatego nie musisz w ogóle o tym wtedy mówić. Jest wszystko jakby... Tak, ale ludzie mają dużą, silną potrzebę mówienia też. I zobacz, dużo ludzi tam rozładowuje swoje emocje. Tak, oni, bardzo dużo. Oni nie zostawiają tego na jutro. Tak. Bo jutro też będzie coś, co będzie trzeba, o czym będzie trzeba napisać, więc... Ja patrzę na to, że to jest ich emocjonalny worek treningowy. Tak. Bo nie tak wyrażam jest. Na to zgody, ale po prostu patrzę, jeżeli mam takie to zdefiniować, tak to definiuję. I gdzieś tam patrzę na ten świat i zastanawiam mnie to, w którą stronę to idzie. Ja widzę, jak teraz dodałem rolki z Dorotą Szlągowską, nie wiem, czy widziałaś, jak ona mówiła o tym Facebooku i o ludziach, czy kiedyś tam skomentowałem. Zobacz, na nią wylał się trochę hejt, szczególnie na YouTubie, bo ona mówi do tych ludzi. Którzy tam siedzą i piszą komentarze. Tak. Oni to słyszą. Tak. Ktoś tam ktoś spojrzał im w oczy i dokładnie powiedział to, co on uważa o tej sytuacji, która się właśnie dzieje. I ludzie ciężko mają do zaakceptowania to, że to jest sygnał o nich. Nie o Dorocie Szalongowskiej, nie o Robercie Lewandowskim, nie o Ewie Chodakowskiej. To jest sygnał o nich. Że co ty w życiu robisz, że siedzisz teraz o 21 i komentujesz film na YouTubie. Naprawdę, gdzie tutaj coś stało się nie tak, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś? I ten syndrom tego, powiedzmy, przegrywa, o którym ty mówiłaś, że ten ktoś mógłby teraz właśnie uczyć się robić lasagne, ale on nie szuka pozytywnych rzeczy, których mógłby znaleźć, tylko jest już zagłębiony w tej takiej złości, żółci. No to jest właśnie dla mnie definicja biednego umysłu. I jest takim nurkiem, który nurkuje sobie po prostu tam i coraz głębiej. I nie zwraca uwagi na to, co może znaleźć pozytywnego. I ci ludzie są oślepieni tym wszystkim. A psychologia również była oślepiona w jakieś trendy, które okazały się później szkodliwe? A mnóstwo. Na przykład jakie? W ostatnim czasie. Wiesz co, no ja myślę, że odczuwamy bardzo skutek tego, że mamy, że mieliśmy taką fazę na bezstresowe wychowanie. I to był coś z najbardziej szkodliwych trendów, plus kolejny trend, który był w psychologii, który jest niezwykle niedobry, to jest to, że rodzic ma być przyjacielem. Rodzic nie ma być przyjacielem, rodzic ma rodzicem być. Każdy ma być przyjacielski i ma być w tym sensie najlepszym przyjacielem swojego dziecka, że tak ja definiuję, jak ja bym chciała wychować mojego syna, że kiedy on będzie nastolatkiem i nie daj Boże, coś mi się złego przytrafi, to chcę, żeby on powiedział, chcę zadzwonić do mojej mamy, a nie, że nie daj Boże, żeby moja mama się nie dowiedziała. Ja pod tym względem chcę być jego przyjacielem, że on mi ufa i że on czuje, że cokolwiek by się nie stało, zawsze będę po jego stronie.
ale ja chcę być jego rodzicem. Co znaczy, że ja ustalam granice, jeżeli mówię, to jest okej, okay, to nie jest okej. Okay. I umiem go też chwalić w odpowiedni sposób. Ja nie będę się zachwycała wszystkim, co on robi, ale ja pomogę mu zobaczyć jego zasób i jego, jego wartości. Mhm. Bardzo szkodliwy był ten trend w psychologii też, że wszyscy jesteśmy zwycięzcami, tak? Czyli, że mamy szkołę, gdzie każdy dostaje medal za to, że niezależnie, czy przebiegł pierwszy, czy ostatni. No to nie jest życie. Mhm. Idziesz później do pracy i nie każdy dostaje awans. Takie są fakty. No tak. Nie każdy dostanie awans. Nie każdy będzie CEO, dlatego że jest tylko jeden CEO, a ktoś musi dalej pracować. I nie każdy to dostanie. Więc mój syn musi się nauczyć tego, że czasami przegra. I to jest mój obowiązek nauczyć go przegrywać. Mhm. I ja chcę, żeby on wiedział, że skoro on przegrał, żeby to przeanalizować, że musi, to nie znaczy, że on jest przegrany. To znaczy, że on przegrał, dlatego muszę go nauczyć przegrywać i muszę go nauczyć to przeanalizować i powiedzieć, jeżeli to zabolało, to ma być twoją motywacją, żebyś przygotowywał się bardziej. Mhm. I uważam, że to jest ważne. Mhm. I to są wszystkie trendy, które były bardzo szkodliwe. My nie przygotowaliśmy wiele osób do tego, żeby żyły w dorosłym życiu. Oni uważają, ten poziom roszczeniowości, który teraz występuje u 40-latków często, to jest właśnie to, że uważają, że im się należy, bo rodzice uważali, że dziecko jest absolutnym wszechświatem i wszystko im się należy. I tak mówię, możesz być kimkolwiek chcesz, cokolwiek chcesz, ale to nie jest prawda. Musisz na rzeczy zapracować. Mhm. I ważne jest, żebyśmy uczyli, że sam fakt, że ty istniejesz, nie oznacza, że cokolwiek ci należy. Musisz zapracować na rzeczy. Należy ci szacunek, należy ci dobre traktowanie, należy ci, nie wiem... No dostałeś życie. Toaletę za darmo w Ryanairze i nie mogą cię za to charge'ować, ale tak naprawdę no, musisz zapracować na awans, musisz zapracować na sukces, musisz zapracować na takie rzeczy. A są medialni terapeuci, psycholodzy, którzy są szkodliwi? No, tak. Wiesz, są osoby, które niewiele wnoszą tym, co oni mówią i teraz bardzo często oglądam takich, najgorsze dla mnie jest to, że są tacy, których ja bardzo podziwiałam kiedyś, których bardzo lubię i bardzo dużo dobrych rzeczy wnieśli. I oni zaczynają czasami wypaczać, albo zaczynają się rozwijają się w pewnym nurcie, który nie jest na przykład... już według mnie zupełnie nienaukowy. Na przykład Gabor Mate, którego bardzo lubię, bardzo, który napisał absolutnie, wszystkie jego książki są absolutnie wspaniałe, ale który cały czas teraz powtarza o tym, że nie wiem, że ADHD to nie jest żadne zaburzenie i że to wszystko jest kwestią relacji i że jeżeli we wczesnym dzieciństwie nie miałeś bliskiej relacji, to jest twoja taka odpowiedź w życiu dorosłym. Mhm. No to jest niezgodne z tym, co wiemy już od neurologów. I to jest też bardzo niedobre w tym nurcie takiego ciągle zrzucania winy na rodziców. Wiemy, że relacja z rodzicami jest bardzo ważna, jest kluczowa dla rozwoju dziecka, ale też wiemy, że dziecko rodzi się ze swoim temperamentem, ze swoją osobowością i później dziecko się rozwija też w różnych środowiskach, które również mają na niego wpływ. Więc nie wszystko, kim my jesteśmy, co osiągnęliśmy, to jest tylko wina lub zasługa naszych rodziców. Dlatego nie można też cały czas obarczać winę rodziców. No, seryjni mordercy bardzo rzadko mieli morderców swoich rodziców. Więc nie jest tak, że to jest bardzo szkodliwe mówienie, to co on teraz na przykład mówi. Albo inny mówi się Amos, którego też terapeuta, to jest psychiatra, którego bardzo lubię, napisał kiedyś post na temat tego, że musimy uważać, że to są takie symptomy, które mogą świadczyć o tym, że masz demencję starczą. I opisał takie symptomy, które 3/4 osób ma. Zaczynasz zapominać słów. Czuję się ciągle zmęczony. I jakby obruszył się na niego rzeczywiście bardzo słuszny hejt, że to nie jest okej też takie rzeczy pisać w takiej ogólnionej formie, dlatego że zaczynamy się już bać wszyscy, zaczyna być paranoja. Więc... Doktor Google tak zwany. Tak. Więc tak, nawet osoby, których ja bardzo kocham, bardzo szanuję, czasami mają takie myśli, które... Dlatego nie tworzę sobie idolów, dlatego tak trudno było mi powiedzieć, jak mnie pytasz o jakiekolwiek idoli, bo ja nie mam idoli. Mam osoby, które... Na przykład nawet Jordan Peterson, którego bardzo lubię,
ale on ma kilka poglądów takich, z którymi no, radykalnie się nie zgadzam. To jest bardzo ciekawa persona. Tak, że no nie wiem, no, jego klapsy dla dzieci, no, no to jest szok, że w ogóle on takie rzeczy mówi, albo że to, że on jest przeciwko rozwodom. No absolutnie się z tym nie zgadzam, co nie zmienia faktu, że bardzo go szanuję za wiele innych poglądów, więc... Bardzo trudno znaleźć kogoś, z kim całkowicie byśmy się zgadzali. Ale bo nie mamy brać kogoś całkowicie. Kim my jesteśmy? My w związkach nie mamy brać kogoś całkowicie. No bo jeżeli to, co powiedziałaś, zdejmujesz różowe okulary, patrzysz, że ten ktoś ma wady, rozumiesz, że jeżeli wtedy ubierasz różowe okulary, czyli akceptujesz go mimo tych wad i to jest związek, no to jak możemy patrzeć na osobę popularną albo kogoś, kogo podziwiamy, tak, że mamy brać go w całości? Najprawdopodobniej on siebie w całości nie akceptuje i chcą rzeczy, które by z siebie wyplewił. Nie mamy ten taki gen tego, że my chcemy kogoś w całości, kogoś całkowicie. My idealizujemy całkowicie kogoś, ale... I potem jest tak, że poznajesz niby idola i mówisz, że czar prysł. No bo on się okazał człowiekiem. Dokładnie. I to jest tak, mamy oczekiwanie, że jeżeli ktoś jest super sportowcem, to będzie super ojcem, super mężem, super przyjacielem i we wszystkim będzie doskonały. Ale on jest od tego, żeby być super sportowcem. I nic więcej. I nic więcej. I dlatego ja w Match Talks bardzo dużo piszę na temat celebrytów, dlatego że ja się nie zgadzam z tym, że się wylewa takie szambo na nich. Oni nie mamy prawa mówić o życiu prywatnym aktorów, jeżeli oni sobie tego nie życzą. Ponieważ możemy powiedzieć, że on jest złym aktorem, ale to jest nie nasza sprawa, czy on jest super partnerem, czy nie. I to nie jest nasza sprawa. Ale wracamy do oceny. Zobacz, jak niewiele osób byłoby w stanie powiedzieć, czy to jest dobra gra aktorska, czy zła gra aktorska. To możesz powiedzieć, podoba mi się ten film, czy nie. Ale, dla mnie, ale wtedy musisz się pod tym podpisać. Tak. A portale plotkarskie słyną z tego, że się nie podpisujesz. No właśnie. Więc komu się ten film nie podobał? To też prawda. No i jeżeli oceniamy, jeżeli nie wiem, ja czytam sobie recenzję, bo jeszcze to lubię robić. Robię to po prostu, bo na przykład chcę zobaczyć, kto coś zauważył w danej muzyce. Tak. To czytam recenzje ludzi, których zdanie szanuję. I tak powinniśmy tylko robić. Więc w takim wypadku, jeżeli ktoś by napisał, czy mu się podobała ta gra aktorska, czy mu się nie podobała, to musiałby na początku zarobić szacunek, pisząc o kimś dobrze, jeżeli zagrał w czymś dobrze. A wracamy do punktu wyjścia, że zazwyczaj to jest wszystko ładowane negatywną emocją, która jest dużo prostsza. Tak, i dlatego nie powinniśmy w ogóle takimi emocjami, takimi opiniami przyjmować. No. Pomyśl sobie nawet to, że gdybym cię uderzył, dużo łatwiej byłoby wzbudzić w tobie emocję negatywną. Dużo trudniej byłoby zrobić tak, żebyś pomyślała, że jestem fajnym gościem. Nie zajęłoby mi to tyle, ile by uderzenie ciebie. No. I to jest dokładnie o tym samym. To są dokładnie te same rzeczy. Zainteresowanie kogoś czymś pozytywnym wiąże się z dużo dłuższym czasem niż zainteresowanie kogoś... No to jest ewolucyjnie, ponieważ zawsze jesteśmy bardziej wyczuleni jako ludzie na negatywne rzeczy, bo to ma nas chronić. Więc ja to rozumiem, ten mechanizm, i dlatego... Zobacz, ale my rozmawiamy ewolucyjnie o ludziach pierwotnych. Tak. My dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy chcą zmieniać świat. No jeżeli chcemy zmieniać podejście do kobiet, chcemy, żeby kobiety miały równe pensje, to tak samo jesteśmy w stanie zmieniać świadomość ludzi. I zmieniamy, tylko że ono się zmienia powoli. No to kiedy ostatni raz czytałaś pozytywny artykuł? Kiedy go napisałam. Bardzo polecam charaktery. Napisałam pozytywny artykuł o tym, że to jest, przywołałam badanie, że to jest dobrze, że matki pracują, że to dobrze wpływa na dzieci. No, to jest tak, że media karmią się tym, bo to są, uderzają w pierwotne nasze emocje właśnie ewolucyjne, że my musimy się chronić, więc to nas bardziej kręci. Ale dobrze wiesz, że na Instagramie, jeżeli podajesz, jakby największe zasięgi są wtedy, kiedy są afery, wtedy, kiedy kogoś hejtujesz, lub wtedy, kiedy ktoś cię hejtuje. To jest zawsze największy zasięg. Kiedy dzieje się coś pozytywnego, to jest co najwyżej, kiedy urodzi się dziecko lub jest ślub, to wtedy też masz dobre zasięgi, masz dużo komentarzy. Tylko raz na 9 miesięcy. No właśnie, raz na 9 miesięcy. Ale resztę to jest tak, że ja na przykład wiem, że kiedy piszę post mentu, czyli wspierający mężczyzn, zawsze mam odpływ. Zawsze. Bo kobiety traktują, że skoro jestem pro mężczyźni, to jestem przeciwko kobiet, bo to jest taki bolszewicki umysł. Albo jesteś ze mną, albo jesteś przeciwko mnie. Zawsze mam wtedy dużo hejtu, ale na prywatnych wiadomościach. Jakby tak jest zawsze. Ewa Wojdyło powiedziała w jednej rozmowie, że terapeuci robią z ludzi bankomaty. Zgadzasz się z tym? Nie.
Ja myślę, że teraz, zwłaszcza teraz, bardzo dużo łatwiej terapeutom zarabiać pieniądze nie na terapii. Ja myślę, że będziemy w absolutnym kryzysie terapeutów już, jeżeli, znaczy już jesteśmy, już trudno się mówić, ale zwyczajnie się nie opłaca. To jest bardzo długa droga, zanim zostaniesz dobrym terapeutą. Sesje są dużo mniej kosztowne niż na przykład w Stanach i dużo prościej terapeutom zrobić szkolenie, no właśnie, kurs. O tym też się zastanawiałam. W związku z tym się nie opłaca być. Ja myślę, że wszyscy moi znajomi terapeuci coraz bardziej skracają swój czas pracy, bo nie chcą mieć prywatnych sesji. To się po prostu nie opłaca. Jak na taką ilość pracy, którą musisz wkładać, to jest bardzo emocjonalnie angażująca praca, musisz płacić za swoje superwizje, to zrobienie kursu, szkolenie, wystąpienie gdzieś, to jest dużo bardziej opłacalne. Dlatego już teraz to nie jest, nie uważam, że to jest prawda. Ale nie masz wrażenia też, że za łatwo jest być, no to trochę powiedziałeś, że za łatwo jest być psychologiem i naprawdę można ludziom zrobić krzywdę? Jest to, co w sytuacji, co się dzieje w Polsce, jest to dramatyczne. Ja nie akceptuję faktu, że ktoś może pójść na szkolenie podyplomowe, nie wiem, po studiach AWF-u i zostać później psychoterapeutą, bo dostaje, bo skończył 4-letnie studia. Znaczy jest we mnie... Brzmi to absurdalnie. No ale ja znam kilka terapeutów, które jest na przykład jedna z po szkole aktorskiej, jest terapeutką. Jakby nie. Jest mnóstwo osób, które na przykład skończyły kurs mindfulness i jest terapeutą, kiedy nie skończyły żadnych studiów terapeutycznych. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że albo to, że jest, nie wiem, jedna z influencerek jest osobą, która jest ekonomistką, a pisze książki z psychologii, cytując badania. To nie jest dla mnie okej. Okay. Dlatego, że żeby dobrze zrozumieć badania, musisz mieć, zwłaszcza jako badacz, to wiem, że nie wystarczy ci, że je przeczytasz, musisz je powiązać z wieloma innymi badaniami. Jest bardzo, bardzo wiele innych złożonych atrybutów, które musisz pokazać, co może mieć znaczenie. Jest jakiś powód, dla którego się studiuje psychologię 5 lat. I ten powód jest bardzo ważny, że musimy mieć szerszą perspektywę. Jest jakiś powód, dla którego studiujemy takie przedmioty, nie wiem, jak historia psychologii. Musimy znać pewne myśli psychologiczne, żeby pewne rzeczy połączyć. Musimy operować na różnych nurtach terapeutycznych, żeby wiedzieć, jak to działa. Musimy przejść bardzo dużo szkoleń, żeby wiedzieć, co może zaszkodzić. Więc mnie przeraża to, że ktoś uważa, że może przeczytać kilka książek lub mieć własne bogate doświadczenie lub własne terapię przejść i później zaczyna sam terapię. Tak nie powinno być. To naprawdę może zrobić krzywdę. Mamy to, że ktoś organizuje ceremonię kakao dla tam 300 osób i zaczyna się taka grupowa terapia i nie zdają sobie sprawy, ile tam może się wydarzyć krzywdy komuś. No ktoś może z tego nie wrócić. No ktoś takim, może z tego nie wrócić. Chodzi mi o takim życie normalne. Tak. Że po prostu, jeżeli jeszcze dochodzą te wszystkie ajałaski, grzyby. Ja zawsze jestem bardzo delikatny na tych wszystkich tematach, ale naprawdę. Trzeba pamiętać, że ktoś może stamtąd nie wrócić, że ktoś naprawdę może wrócić tak odmieniony, że nie znajdzie już miejsca na ziemi. Ja nie akceptuję w ogóle faktu, że takie rzeczy się robi z osoby, które nie są jakby przygotowane i że można się powierzyć w ręce kogoś, kto, nie wiem, tylko ja brałam moją łaskę dwa razy. I dwa razy to było w dżungli od osoby, która jest z plemienia, która hoduje te zioła, robi te zioła i jest z plemienia, które zżyje tym i leczy się tym od wieków. Fergus na przykład w życiu by nie zrobił takich rzeczy. Ja lubiłam eksperymentować zawsze. Dla mnie to jest, tak jak robiłam ayahuaskę, robiłam kambo, wszystkie te szałasy, ale ja zawsze robiłam to tylko w plemieniach. Ja nigdy bym nie wzięła udziału od kogoś, kto przywiózł kakao, kupił od kogoś i teraz w garnku w domu to sobie daje później albo w sali sportowej, w jakiejś szkole robi ayahuaskę lub kambo. Ja nie rozumiem w ogóle konceptu, po co to się robi. To jest, proszę cię, koncept chyba rozumiesz. W sensie dla mnie to było, dla mnie ayahuaskę, kiedy wzięłam ją po raz pierwszy w dżungli amazońskiej, to było całe pełne doświadczenie związane z tymi plemionami. Bo niestety dla mnie jestem bardzo odporna, nie miałam żadnych tripów, ja nie miałam wizji, nigdzie nie miałam życia mojego przyszłego, ani przyszłego nie widziałam. Nic takiego, wszystko u mnie było na radośnie i ja nawet nie wymiotuję podczas ayahuaski, nic mi się nie dzieje. Ale to, że jesteś w dżungli z tymi ludźmi, którzy śpiewają odpowiednią muzykę, którą wie, że śpiewałem w tych plemionach od setek lat,
to, że znasz historię tego, to, że wiesz, to jest dla mnie, to jest doświadczenie bycia z tymi ludźmi, to, co dla nich to oznacza, to, że kiedy bierzesz kambo od tej żaby, że widzisz, jak oni traktują tą żabę, wiesz, że oni to robią głównie dla siebie na polowanie, po to, żeby wyostrzyć swój wzrok. No stajesz się częścią tych ludzi, jesteś częścią ich plemienia. Dla mnie to było takie połączenie się z nimi. Więc ja miałabym zero w ogóle jakiejś motywacji, żeby to zrobić jakby w szkole w Czechach. No, ja, po co? Dla pieniędzy. Nie, to ktoś to robi dla kogoś. No tak, to tak, jest tak, ale... Ja tylko i wyłącznie już to spłycam. Tak. Bo to tylko i wyłącznie już o to chodzi. A uważasz, że każdy powinien iść na terapię? No ja uważam, że tak. Ja wiem, że to nie jest popularny pogląd, ale ja poznałam tylko kilka osób w moim życiu, które mogłyby się odbyć bez terapii. No, jakby dwie, trzy osoby w życiu mam takie widziałam. Które były i czym one się charakteryzują? Miały znakomity kontakt z rzeczywistością, przy jednoczesnym znakomitym kontakcie z samym sobą i ocenianiem siebie, widzeniem siebie z pozytywnej strony, ale jednocześnie realistycznie. Mhm. Że widziały swoje problemy, widziały swoje wady, widziały trudne rzeczy, które im się przytrafiły, ale potrafiły wyciągnąć z tego, nie zaberzały się w tym, nie ruminowały, jakby nie było w nich takiego, że był przylepiony do tego, ale wykorzystały to jako swoją trampolinę. I absolutnie miały cały czas kontakt z rzeczywistością, co się dzieje. Terapia może komuś zaszkodzić? Tak. 5-10% ludzi kończy terapię i mają pogorszenie. I co znaczy pogorszenie? Bo to jest akurat ciekawy wątek. Gorzej się czujesz niż z tym, z czym przyszedłeś. Ale to jest... Terapia powinna być mierzalna. Mm-hmm. Tak naprawdę w Polsce to rzadko się praktykuje, ale tak naprawdę trend na całym świecie jest taki, że terapeuci powinni mierzyć stan pacjenta przed i po sesji, a na pewno po X sesjach powinni mierzyć na tych wymiarach, z którym przyszedł pacjent, czy jest polepszenie, czy pogorszenie. Czyli jeżeli wcześniej nie widział sensu życia, to teraz już na pewno nie widzi tego sensu życia. To jest na przykład pogorszenie. Albo jeżeli wcześniej mu się wydawało, że życie jest bez sensu, to teraz wie, że życie jest bez sensu. No to jest takie pogorszenie. A czym twoim zdaniem jest myśl o samobójstwie? No to jest bardzo złożony problem, bo u różnych ludzi... Mucha do ciebie przyleciała. Widzisz, jestem taka kolorowa. Tak. Samobójstwo to jest w bardzo wielu sytuacjach to jest tak, że to jest często plan B dla wielu ludzi, że jak myślisz, że już nie, że będzie za ciężko, to przynajmniej zostaje ci jeszcze samobójstwo. Naprawdę, zaczęłam się zakochała w tobie. Wolałabym, żeby to nie mucha motyl był, wiesz, jednak. Każdy przyciąga to, co przyciąga. No nie, mów tak, wiesz co. Ja po prostu przyciągam żywe istoty, wiesz. Nie, sama powiedziałeś, że jak myślałaś o co tak, że sobie źli, to tylko złych przyciągałaś. No. Więc widzisz, od razu muchy. No, o czym ty myślisz? No, widzisz, nie pytam. No właśnie, nie pytaj lepiej, bo to wprowadzisz jakoś niedobry ten, że zaczynam źle o sobie myśleć, wiesz? Nie. A to ty źle o muchach myślisz, a nie o sobie. To prawda, bardzo źle o muchach myślę. Samobójstwo. Może komuś być już tak ciężko, że radzenie sobie z czymkolwiek w życiu wydaje mi się zbyt ciężkie. I najczęściej, jak wiemy, że to ma początek w depresji lub w innych zaburzeniach psychicznych, więc ja nigdy nie miałam bardzo dużego kontaktu z myślami samobójczymi, nawet w praktykach nie miałam. Widzę, że cię teraz proszę. Nie, szukam jej. Akurat z tym tematem, ale to jest coś, co jest o tyle ciężkie, że mamy coraz większy współczynnik samobójstw i samobójstw danych, zwłaszcza u dzieci i nastolatków. I za to absolutnie większość psychologów słusznie uważam, obwini się social media. I nieprzygotowanie, brak rezyliencji naszych dzieci. Dobrze, i zmierzając do końca. Są pytania takie, których boisz się sama sobie zadać? Nie, ja akceptuję swój cień. A jak duży jest? Jest coraz mniejszy już, ale nadal jest tak, że są takie sytuacje, kiedy ja myślę sobie, że stać mnie na takie rzeczy, które chciałabym, żebym nigdy jednak nie zrobiła. I że są takie sytuacje, do których mogę
mogę się doprowadzić. Zresztą Filip Zimbardo wspaniale zrobił badanie i pokazał, że w każdym z nas jest to zło. Ale myślę, że tak jak ja akceptuję cienie Fergusa, tak coraz bardziej akceptuję swój cień. Bo miłość między innymi to oznacza, że widzę twoje światło, widzę twój cień i wiem, że zarówno z twoim światłem sobie poradzę i cieszę się na niego, ale z twoim cieniem też sobie poradzę i nie boję się go. Więc ja też już zaczynam coraz mniej się bać mojego cienia, więc nie ma takiego pytania, którego bym się bała. Są pytania dla mnie trudne i nieprzyjemne, ale... Ale tego nie ma. A wierzysz, że to, co cię nie zabije, to cię wzmocni? Nie zawsze. Ja wierzę, że są takie rzeczy, które cię zabiją. Wierzysz? Ale jeżeli coś cię nie zabije, to cię zawsze wzmocni? Nie. Możesz spowodować, że jesteś osobą bardziej pełną żółci i cynizmu i jesteś bardziej, robi się nim podejrzliwy i zrezygnowany. Niekoniecznie to jest tak, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. To jest taka jest reakcja na traumę. Trauma może spowodować, że będziesz osobą cyniczną, załamaną, zgorzkniałą, a może spowodować, że wzrośniesz. Jest zjawisko stresu posttraumatycznego wzrostu, które pokazuje, że jednak są osoby, które mają w sobie tyle rezyliencji, tyle chęci życia, tyle takiego strumienia światła, które trzymają się tej traumy, jak trampoliny, mówią nie pozwolę, żeby to się zmarnowało. I dla mnie takim doświadczeniem, pamiętam, że kiedyś moja przyjaciółka urodziła wcześniaka i on zmarł. Ja byłam, wiadomo, że to jest traumatyczne doświadczenie. Dla mnie, która była przy tym, to była moja taka trauma, z którą długo sobie nie radziłam. Na przykład bardzo się bałam zajść w ciąży przez to doświadczenie, bo ona miała idealną ciążę i nagle tak się przytrafiło. I byłam zdziwiona, kiedy ona w pewnym momencie sobie poradziła z tym. W sensie, kiedy zaczęła już tak żyć w miarę normalnie. Także nie płakała cały czas, a mi się wydawało, że gdyby mi się to przytrafiło, byłabym oceanem łez non-stop. I ja mówię, jak ty sobie poradziłeś, jak sobie przepracowałeś to? Ona powiedziała, że uznałam, że skoro z dobrych rzeczy rosnę i biorę coś dobrego, to jak mogę z rzeczy tak ważne, tak głębokie, jak śmierć mojego syna, ją wyrzucić na śmietnik. Że to jest też rzecz dla mnie ważna, z której chcę coś zrobić. I ona wzrosła na tym. Nie znaczy, że jej nie bolało, ale nie pozwoliło, żeby to zeszło do jakiejś piwnicy podświadomości i zrobiło z tego użytek. I za to ją bardzo podziwiałam. I to mnie bardzo wiele rzeczy nauczyło, że jednak możesz w takiej sytuacji wzrosnąć. I tak to zostawmy. To będzie piękna puenta, że na wszystkim, nawet tym, na co nie chcemy patrzeć, możemy zbudować piękne życie. Bardzo i to bardzo ci dziękuję. To ja bardzo dziękuję.